Otwieram 74. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sesji obecnych jest 18 radnych. Witam serdecznie wszystkich panie i panów radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam burmistrza miasta, pana Piotra Petrykowskiego. Witam zastępcę burmistrza, pana Krzysztofa Hećmana. Jest wśród nas pani Jolanta Andruszkiewicz, radna sejmiku województwa marmińsko-mazurskiego. Witamy serdecznie. Witam również dyrektorów zakładów naszego samorządu, prezesów spółek naszego samorządu, kierowników wydziałów, dyrektorów placówek oświatowych i wszystkich obecnych na sali, w tym telewizję kablową Barsat. Wysoka Rada, porządek obrad otrzymali panie i panowie radni. Na wniosek burmistrza miasta proponuję, żebyśmy do porządku obrad wprowadzili dwie uchwały, znaczy dwa projekty uchwał. I proponuję, żebyśmy go zapisali w punkcie 5H. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Bartoszyce wprowadzenia zadania z zakresu działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To jest to projekt oznaczony numerem 8/74 oraz drugi projekt uchwały. Zapisać go w punkcie 5i w sprawie powołania Bartoszyckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Oznaczyliśmy ten projekt numer 9/74. To są takie propozycja pana burmistrza do uzupełnienia porządku obrad. Dodam tylko, że panie i panowie radni otrzymali elektronicznie wszyscy te projekty uchwał, a dziś przed sesją ci, którzy otrzymali wszyscy w formie papierowej. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Proszę pana radny Darski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, składam wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad sesji Rady Miasta dzisiejszej punktu 5G, uzasadniając nazwanie ronda z działania marszałka Józefa Piłsudskiego, znieważa się fakt odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Nie można wiązać faktu odzyskania niepodległości w 1918 roku i nadania praw wyborczych wszystkim obywatelom z wyrazem hołdu dla wszystkich kobiet, które walczą o prawa w każdym aspekcie życia. Wytłuściłem tutaj. Również w tym aborcji na życzenie, bo takie są protesty. Polskie prawo stoi na straży nienaruszalności prawa do życia i reguluje sytuację legalności aborcji płodu. Należy przypomnieć, że w czasie po odzyskaniu niepodległości przerywanie ciąży podlegało karze również równej z zabójstwem człowieka. Uzasadnienie przedstawione przez grupę radnych jest wielce niezasadne oraz niespójne historycznie i etycznie. Proszę państwa radnych, tutaj zgłaszam wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały z dzisiejszych obrad. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś... Proszę bardzo, pani radna. Ponieważ jestem wnioskodawczynią tego projektu, poprosiłabym o wypowiedzenie się w tej kwestii, a uzasadnienie do uchwały, panie Witoldzie, jest trochę inne. Ale chwileczkę. Pani chce uzasadnić co? Nie no, jest wniosek o zdjęcie z porządku obrad, chyba że jest wniosek przeciwny. Przykro mi bardzo, ale burmistrz, który przedstawia uchwałę do procedowania, ma prawo wypowiedzenia się w tej kwestii i ja również. I o to państwa proszę, o nic więcej. Dobrze, słuchamy tylko bardzo. Duże słowa, które panie zupełnie dobrze, nie są temu. Proszę, niech rada czy wyrazić zgodę na tę scenę, która w tej chwili jest powstała. Dobrze, panie, rozumiem, że chce uzasadnić swój wniosek, czy jak? No nie bardzo. Chciałabym też odnieść się do słów, które padły przed chwilą przez. Ale debaty nie prowadzimy. Nie. Chyba, że pani chce. Wysoka Rado, mieszkanki i mieszkańcy Bartoszyc. Jako inicjatorka i wnioskodawczyni projektu uchwały o nadanie nazwy dla ronda u zbiegu ulic Poniatowskiego i Paderewskiego proszę o niezdejmowanie jej z porządku obrad. Jak wielu z was, jestem mieszkanką Bartoszyc. Tu się urodziłam i jako mała dziewczynka, bawiąc się samochodzikami na balkonie wychodzącym na plac, przy którym budowano teraz nowe rondo, nie miałam pojęcia, że niektóre role przypisane są wyłącznie chłopcom. Nie rozumiałam, dlaczego mam nie chodzić na dłynę,
grać w piłkę nożną czy bawić się wyłącznie lalkami. Kazano mi ubierać się w różowe sukienki, przez co znienawidziłam ten kolor do 2021 roku. Dziś, dzięki prawu kobiet ustanowionemu przez Józefa Piłsudskiego 123 lata temu, mam prawo być kim chcę. W Polsce, którą kocham i staram się polubić kolor różowy. Wielu z was zna moje pasje, więc wie, jak ważny jest dla mnie kolor. Dziś, jako dorosła kobieta, wiem też, że zakazy, nakazy, wypada czy nie wypada, wynikały z uwarunkowań historycznych i z braku praw decydowania przez kobiety o wielu sprawach w różnych aspektach życia. Nie będę tu ich państwu przytaczać, bo to nie czas ani miejsce na udowadnianie racji, odnoszenie się do historii. Jest to czas pokazania mieszkańcom, jaki my, radni, mamy stosunek do demokracji, praw człowieka i własnej historii. Nad nadaniem nazwy dla tego ronda jako radni pochylaliśmy się już niejednokrotnie. Zastanawiając się nad nazwą, rozpatrywałam jej ponadczasowość, bezpieczeństwo i walory integrujące ludzi w różnym wieku i różniących się między sobą. Nie wierzyłam, że w naszym mieście mogą być tacy ludzie, dla których ta nazwa może wzbudzać aż tak wielkie negatywne emocje. Zdjęcie uchwały z porządku obrad, o które i ja często wnioskowałam, gdy potrzebowaliśmy czasu i danych do namysłu, w tym przypadku niczego nie zmieni. Nawet nie odwleczę jej w czasie. Pokażę jedynie, jaki my, radni, mamy stosunek do wyborczyń i wyborców, którzy, gdy mamy podjąć decyzję o sprawach... Pokażę jedynie, jaki my, radni, mamy stosunek do wyborczyń i wyborców, gdy mamy podjąć decyzję o sprawach dla wielu ważnych. Przepraszam wszystkich, trochę ponoszą mnie emocje. Dlatego, że nie chcieliście mnie państwo dopuścić do głosu, panie przewodniczący. Apeluję do radnych, którym bliskie są wartości rodziny, wolności, przestrzegania praw, bezpieczeństwa i zdrowia, o podejście do procedowania proponowanej uchwały, o nadanie nazwy, głosując tak lub nie. Każdy głos wstrzymujący się w tej sytuacji to brak odwagi do podejmowania decyzji. Głosując, odpowiedzcie sobie na pytanie, czy fakt, że kobiety uzyskały prawa wyborcze, jest powodem do radości, świętowania i upamiętniania, na przykład nazwą Rondo Praw Kobiet, czy powodem do wstydu? Dziękuję. Dziękuję. Bez komentarzy. Powinno być tak, że jest wniosek za, wniosek przeciwny, a wystąpienie pani, uważam, że troszkę nadużyła pani tutaj regulaminu. No ale dobrze. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma, proponuję, żebyśmy najpierw przegłosowali w kolejności zgłoszenia. Najpierw żebyśmy przegłosowali propozycję, którą zgłosiłem w imieniu burmistrza. Dlatego zapytam, kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tych dwóch uchwał do porządku obrad. I pytam raz jeszcze, kto z pań i panów radnych jest za? Za wprowadzeniem, proszę uważać, kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem dwóch projektów uchwał do porządku obrad, które zaprezentowałem na początku. Kto z pań i panów radnych jest za? Stwierdzam, że te projekty uchwał będą procedowane i będą wpisane do porządku obrad w punktach, które już na wstępie wskazałem. I jest wniosek o zdjęcie z porządku obrad i jest wniosek przeciwny, czyli pozostawienie, jak rozumiem, po porządku obrad projektu uchwały oznaczonego w punkcie, zapisanego w porządku obrad w punkcie G w sprawie nadania nazwy dla ronda w Bartoszycach, projekt oznaczony numer 7/74. I w związku z powyższym pytam państwa, kto z pań i panów radnych jest za dalej idącym wnioskiem. Wniosek uważam, uznaję wniosek pana radnego Darskiego, który wnosi o wykreślenie go z porządku obrad, zdjęcie go z porządku obrad. W związku z powyższym pytam państwa, kto z pań i panów radnych jest za zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały, który wymieniłem przed chwilą. Za zdjęcie to zielone. Coś, możemy to wyjaśnić. Wyraźnie mówiłem, kto z pań i panów radnych jest za zdjęciem z porządku obrad.
Nie zrozumieli radni. Spokojnie, proszę wartować, panie przewodniczący, żeby nie był błędu. W związku z powyższym, że proszę wyczyścić tablicę, w związku z tym, że są uwagi, że po prostu może nie dokładnie zrozumieliście państwo mój wniosek. Proponuję raz jeszcze. Zapytam wyraźnie, kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem pana Darskiego o zdjęcie z porządku obrad rzeczonej uchwały? Kto jest za zdjęciem z porządku obrad? Możemy zobaczyć wyniki? Za 11, 7 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad, gdyż uzyskał wymagalną ilość głosów. Większość bezwzględna w naszej Radzie wynosi w tym wypadku 11, a zmiany w porządku obrad głosujemy większością co najmniej 11 radnych. Tym samym stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła proponowane zmiany w porządku obrad. Myślę, że nie potrzebuje jego ponownego głosowania po zmianach. Przystępujemy do jego realizacji. Punkt 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 73. sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta wymieniony protokół był do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do tegoż protokołu? Jeśli nie, stwierdzam, że wyżej wymieniony protokół Rada Miasta przyjęła bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad. Informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta pana Piotra Pietrykowskiego. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pani radna wojewódzka, szanowni goście, mieszkańcy Bartoszyc, przedstawiam państwu informację z działalności burmistrza miasta Bartoszyc, a tak naprawdę również wydziałów w okresie międzysesyjnym, to jest od 28 września i jednostek do 25 października. Następnie chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom za tak liczny udział w wyborach parlamentarnych, bo uważam, że to stało się świętem demokracji i my jako Bartoszyce poszliśmy też i byliśmy częścią tego święta w sposób bardzo wysokiej frekwencji, za co duży pokłon. Nie komentuję oczywiście wyborów, każdy je sobie komentuje sam wewnętrznie, natomiast cieszę się, że państwo bierzecie udział w tych wyborach i że jako bartoszyczanin, jako burmistrz mogę być z państwa również dumny, że właśnie taką wysoką frekwencję mieliśmy również w Bartoszycach. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa Placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach, przebudowa ulicy Andersa, rozbudowa cmentarza komunalnego pierwszy etap, druga część, przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego przy ulicy Sportowej. Trwa realizacja, przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej i budowlanej dla inwestycji modernizacja budynku przy ulicy Kopernika 6, remont klatki schodowej oraz dokumentacji budowlanej dla inwestycji modernizacja stropodachu nad halą sportową przy szkole podstawowej nr 1 z lokalizacją instalacji fotowoltaicznej na dachu hali. Wyłoniono wykonawcę ekspertyzy i inwentaryzacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej nr 8 z ukraińskim językiem nauczania. Wydział gospodarowania mieniem i planowania przestrzennego. Przeprowadzono przetargi na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Konopnickiej 6/4a, lokalu usługowego położonego przy ulicy Bema 19, działki położonej przy ulicy Grota Rawieckiego przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną, 7 działek położonych przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wyłoniono nabywcę jednej działki pod zabudowę jednorodzinną przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego. Pozostałe nieruchomości nie zostały zbyte. Przeprowadzono dwa przetargi na dzierżawę stanowisk handlowych położonych przy cmentarzach komunalnych przy ulicy Kęczyńskiej i ulicy Leśnej w Bartoszycach w celu prowadzenia sprzedaży w okresie Święta Zmarłych. Do wydzierżawienia przygotowano 33 stanowiska, wydzierżawiono 17 stanowisk. Wydział techniczno-komunalny.
Trwa przygotowanie dokumentacji stanowiącej załączniki do wniosku pod nazwą Zielono-Niebieskie Bartoszyce. Otrzymano pozwolenia wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla 6 sztuk wylotów do rzek i stawów na terenie miasta. Dokonano przeglądu okresowego 7 sztuk separatorów na terenie miasta Bartoszyce wraz z opróżnieniem, czyszczeniem oraz z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadu. Wystawiono 49 wezwań do złożenia deklaracji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przeprowadzono 4 kontrole czystości stanu technicznego wiat śmietnikowych. Wszelkie zaniedbania, zanieczyszczenia zostały zgłoszone i naprawione. Zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, edycja 8 na zadanie pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola w Bartoszycach. Otrzymane dofinansowanie 10 milionów 355 tysięcy. Jest to 95% planowanej inwestycji, która jest planowana na najbliższe 2 lata. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, edycja 8 na zadanie pod nazwą Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ulicy Kęczyńskiej w Bartoszycach. Otrzymane dofinansowanie stanowiące 90% inwestycji to jest 1 710 000, planowane na najbliższy rok. Projekt, jak Państwo wiedzą, mamy już od dawna tego płotu, więc wreszcie go zrealizujemy. I co mnie bardzo cieszy, bo tu Pani Lucyna nam się powinna też pochwalić, że zbliżamy się też, tak naprawdę Pani Lucyna i jej stowarzyszenie, ku remontowi, a właściwie stworzeniu nowego pięknego budynku naprzeciwko właściwie prawie kościoła świętego Brunona, który był kiedyś i stał się mieniem, które miało być rozebrane, zniszczone i pozostawione same sobie. A myślę, że będzie przez chwilę jeszcze na ten temat mowa. Ja się cieszę, że takie pieniądze staraniem stowarzyszenia Sion zostały pozyskane i będziemy tam mieli następny piękny budynek. I patrząc od ulicy, właściwie przez ulicę, jadąc przez ulicę Kęczyńską od Kęczyna, po zrobieniu tego muru i po stworzeniu tego wspaniałego miejsca, będzie to jedna z piękniejszych ulic w Bartoszycach, jeżeli chodzi o infrastrukturę, tak naprawdę urbanistykę po obu stronach. Czyli nie będzie wstydu dla gości jadących z Kęczyna, z Giżycka, z Suwałki, z tamtych terenów, przejeżdżających przez Bartoszyce, wjeżdżając w piękną, wyremontowaną ulicę. Z czego się cieszę oczywiście, że powstają też i prywatne inicjatywy na tych terenach. Otrzymano dofinansowanie Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, edycja 2 na zadanie pod nazwą Remont instalacji elektrycznej w kościele pod wezwaniem świętego Brunona w Bartoszycach. Otrzymano dofinansowanie 599 tysięcy, 98% dofinansowanie, 2% wkładu zabezpiecza sam kościół świętego Brunona. Cieszę się bardzo, że ta współpraca też się udała. Otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania pod nazwą Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie integracyjnego przedszkola publicznego nr 4 przy ulicy Bema w Bartoszycach. Tu oczywiście bardziej bazujemy na pożyczce. Wartość pożyczki ponad 60 tysięcy złotych, wartość dotacji 6 700 zł. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 zadania pod nazwą, i tu już cieszmy się, przebudowa ulicy Ogrodowej w Bartoszycach. Wartość dofinansowania prawie 1 760 000 kosztów kwalifikowanych. Realizacja w 2024. I też z tego samego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024. Wreszcie przebudowa ulicy Polnej w Bartoszycach. Tak, wreszcie, mówię, bo składaliśmy wielokrotnie i się śmieję rzutem na taśmie, na koniec kadencji otrzymujemy dofinansowanie również tej ulicy. Wartość dofinansowania prawie 2 miliony, 60% kosztów kwalifikowanych. Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia 2. To już jest drugi wniosek na realizację zadania pod nazwą Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Bartoszycach. Wartość dofinansowania 1 370 000 zł. To daje nam 70% wkładu, my 30% własnego. Termin realizacji 2024.
czyli będziemy mieli dwa zadaszone orliki, a co jest istotne, też dwie strzelnice laserowe dla młodzieży w szkołach podstawowych. Co jest ważne, młodzież lubi strzelać, a to jest dosyć fajne, bezpieczne, no i wartościowe, i też orliki pracują wówczas przez dłuższy okres niż tylko ten letni, gdzie tak naprawdę w lato mamy wakacje, a nie korzystanie z orlików przez nauczycieli i uczniów, więc jest większa szansa na to, żeby ten orlik pracował jak najdłuższy okres w ciągu roku. Co ciekawe, to tak rzucam dla Państwa taką informację, formalnie na gminę można było dostać jedno dofinansowanie, my mamy dwa. Z czego się cieszę? Bo duża gmina. Złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadania pod nazwą budowa oświetlenia zewnętrznego przy ulicy Traugutta w Bartoszycach, 12 sztuk lamp, całych właściwie, razem ze słupami. Wartość pożyczki 148 770 zł, wartość dotacji 16 530 zł. Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia zewnętrznego, jak od razu po tym, przy ulicy Traugutta w Bartoszycach trwa ocena ofert. Rozstrzygnięto przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy miejskiej Bartoszyce i jednostek w okresie od 1 stycznia następnego roku do 31 grudnia. Wybrano firmę Veolia Energy Contracting Poland, spółka z o.o. z Warszawy, wartość oferty nieco ponad 3 miliony brutto. Wykonano następujące prace w zieleni miejskiej w tym okresie. Skoszono trawę przy ulicach Paderewskiego, Park Zacisze, Puławskiego, Okrzei, Ogrodowa, nad Łyną Bema, od Światła do Starego Mostu, Turkowskiego, Traugutta, Poniatowskiego, parking przy Starym GCI, Zakole, Korczaka, Krótka, Bema 51, Sikorskiego, Hilmanowicza, Popiełuszki, Armii Krajowej, Wyszyńskiego 10 oraz garaże Gdańska, Bema, wjazd do Cowiku, Kiri, Skłodowskiej, Witosa, PCK, Piłsudskiego, Emilii Plater, Kościuszki, Broniewskiego, Wajdy plus Przychodnia. Przycięto oraz dokonano oprysku wszystkich róż przeciwko chorobom grzybowym. Wycięto odrosty przy drzewach przy ulicy Chubarczyków 11 listopada Lipowej oraz przy Kańczyńskiej. Opielono oraz przycięto tawuły na skwerze ZHP, w napisie nasadzano rośliny. Po wielu miesiącach oczekiwań otrzymaliśmy podpisane porozumienie na utrzymanie czterech rond wojewódzkich, co pozwoliło nam rozpocząć pracę na wyżej wymienionych rondach. Opielone zostało rondo Świętego Brunona. Na rondzie 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej wykonano poniższe prace. Usunięto stare nasadzenia, chwasty oraz darninę. Nawieziono ziemi, przekopano i formowano rondo. Położona została agrowłóknina, która ma zapobiegać przerastaniu chwastów. Nasadzone zostały nowe rośliny wieloletnie, trawy, tuje oraz jałowce. Z obrzeża plastikowego wykonano trzy płaskie flagi, które zostały wypełnione białym oraz czerwonym żwirem. Uprzedzam, kolorystycznie jest to najbardziej czerwony i najbardziej biały żwir dostępny obecnie na rynku. Pozostałe miejsce pomiędzy roślinami zostało wypełnione granitowym żwirem. Opielono kostkę okalającą rondo. Co jest istotne, kształt ronda będzie się zmieniał z roku na rok, ponieważ te nasadzenia będą dopiero fajnie się rozrastać. W międzyczasie, co Państwo widzą, rozpoczęła się już akcja zbierania liści z poszczególnych ulic. Jest to utrudniona wobec niej akcja, bo deszcz wcale w tym nie pomaga. Ale prace trwają. Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju. Przyjęto 22 wnioski o wydanie warmińsko-mazurskiej karty seniora oraz 38 wniosków o wydanie karty dużej rodziny. Rozstrzygnięto tegoroczną edycję bartoszyckiego budżetu obywatelskiego. Głosami mieszkańców zwycięskim projektem okazało się zadaszenie na terenie zielonym MOPS na potrzeby zajęć terapeutyczno-integracyjnych dla mieszkańców Bartoszyc. Zwycięski projekt otrzymał 1338 głosów i co za tym idzie kwotę 100 tysięcy zł. Łącznie w kampanii budżetu obywatelskiego wpłynęło 3125 głosów. Serdecznie dziękuję za każdy głos oddany w budżecie obywatelskim. Fajnie, bo jakby tu była też frekwencja podobna jak w trakcie wyborów, to byłoby takie fajniejsze, pełniejsze. W ramach przygotowań do obchodów Narodowego Święta Niepodległości ogłoszono konkurs na kokardę narodową. Prace można składać bezpośrednio w wydziale do 31 października. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących z terenu miasta Bartoszyce na lata 2024-2028. Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać wnioski do 8 listopada. Na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki sporządzono raport na temat podaży turystyki po pandemii COVID-19. Przeprowadzono kontrolę dokumentacji czterech dotacji z zakresu pomocy społecznej oraz sportu i turystyki. Nie stwierdzono uchybień formalnych. Wydział Kultury i Sportu. Pracownicy wsparli działania przy organizacji kolarskich zawodów cross country Góra Zamkowa, które odbyło się 15 października.
Pracownicy Wydziału prowadzą działania związane z organizacją w dniu 11 listopada obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Szczegółowy program obchodów dostępny jest na stronie bartoszyce.pl oraz plakatach. Przygotowano projekty graficzne oraz druk dyplomów, zaproszeń, listów gratulacyjnych oraz plakatów w ramach wydarzeń organizowanych przez Urząd Miasta. Pracownicy Wydziału na bieżąco aktualizują miejskie strony internetowe oraz, a nie wraz, prowadzą obsługę fotograficzną wydarzeń. Krzesła zabrakło dla pani radnej, no wiecie wy. Dzień dobry. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Przeprowadzono monitoring 12 procedur niebieskiej karty, w wyniku czego wszystkie zakończono. Wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Bartoszycach o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec 12 osób. Przygotowano pomoce dydaktyczne celem przeprowadzenia szkolenia dla grup diagnostyczno-pomocowych w myśl nowych zasad funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich. W okresie od 22 września do 19 października bieżącego roku zarejestrowano 28 aktów urodzeń i niestety 40 aktów zgonu. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 84 wykroczenia, 54 porządkowe, 30 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 36 przypadków naruszeń przepisów prawa. W wyniku prowadzonych czynności 3 razy firma utylizacyjna zabezpieczała padłe zwierzęta, 12 właścicielom terenów prywatnych nakazano porządkowanie chodników należących do ich posesji, 2 właścicieli używanych pojazdów zostało zobowiązanych do ich usunięcia, 3 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego, 2 razy prowadzono postępowanie wyjaśniające wobec osób umieszczających informacje w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Na terenie miasta ujawniono 2 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli psów. Strażnicy odbyli 25 służb patrolowych. Strażnicy podczas pełnienia służby monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. We wskazanym okresie było to 6 osób. Tu chciałbym też poprosić, a właściwie zaapelować do osób, które wieszały w trakcie wyborów plakaty w różnych miejscach czy banery, o zdjęcie ich zgodnie z przepisami. W sytuacji, kiedy w odpowiednim okresie te plakaty nie zostaną czy banery zdjęte, my je zdejmiemy na koszt danego komitetu i obciążymy komitet kosztami. Zakład Usług Komunalnych. Zakończono pracę przy remoncie ciągów pieszych przy ulicy Sikorskiego. Odbudowano zniszczone ogrodzenie na cmentarzu ulicy Leśna, uzupełniono i częściowo tworzono oznakowanie pionowe na ulicy nad Łeną. Usunięto wywrot drzewa na ulicy Poniatowskiego 1. Usunięto 5 sztuk drzew ulica 11 listopada przy budynku poczty, decyzja Starostwa Powiatowego. Utwardzono pokruszem skalnym Jumon alejkę gruntową na cmentarzu ulicy Leśna. Skoszono tereny zielone nieurządzone. Dokonano oczyszczenia komory podziemnej fontanny na placu Konstytucji 3 Maja oraz demontażu fontanny przy placu Zabaw ulicy Bohaterów Monte Cassino i zraszaczy na deptaku ulicy Kęczyńska. W ramach przygotowań do zimowego utrzymania terenów zleconych dla ZUK ustawiono i napełniono piaskiem 25 skrzyń. Trwają prace porządkowe, pielęgnacyjne na i wokół cmentarzy komunalnych. Trwają końcowe prace przy remoncie klatek schodowych w budynku byłego dworca. Zakończenie prac 31 października. Dokonano bieżących prac remontowych zniszczonej infrastruktury komunalnej na terenie miasta. Współpraca przy obsłudze imprezy kolarskiej w Parku Elizabeth. Obsługa fotopułapek na terenie miasta we współpracy ze Strażą Miejską. Tak informuję, fotopułapki przynoszą wymierny efekt. W ramach zasądzonych kar na terenie gminy miejskiej pracowały 3 osoby, przepracowując łącznie 125 roboczogodzin. Zespół administracyjny oświaty. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wielu nauczycieli, pracowników administracji obsługi zostało nagrodzonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli. 7 dyrektorów, 1 nauczyciel otrzymało nagrodę burmistrza. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta dyrektorzy dysponują pulą 80%, a burmistrz 20% środków przeznaczonych na nagrody dla nauczycieli. Rozpatrzono pozytywnie 157 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, w tym 12 wniosków uczniów z Ukrainy. Obecnie trwa wydawanie decyzji. Zostały podpisane przeze mnie, więc już powinny być wydawane. Przyznane stypendia za okres wrzesień-grudzień należy rozliczyć do 15 grudnia. Wysokość stypendium w okresie wrzesień-grudzień 2023 248 zł miesięcznie na dziecko lub osobę dorosłą uczącą się. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na terenie MOPS odbyło się 6 spotkań grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego z udziałem sprawców oraz 6 spotkań z udziałem ofiar przemocy. Asystenci rodziny realizują usługi wspierające w 51 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Z usług schronisku dla osób bezdomnych skorzystało łącznie 30 osób, w tym 9 spoza gminy miejskiej Bartoszyce.
w ramach działalności Dziennego Domu Senior Plus, zajęć muzycznych, rękodzielniczych i komputerowych oraz zakresu aktywności społecznej. Skorzystało, rozumiem, wiele osób. Obecnie skierowanie do placówki posiada 25 osób. Kontynuowano działania w ramach projektu Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają 2. W oparciu o ustawę o dodatku węglowym wydano 2 informacje przyznające dodatki na kwotę 6000 zł. Do załatwienia w trybie odwoławczym pozostały 2 sprawy. W zakresie refundacji podatku VAT za dostarczone w 2023 roku paliwa gazowe od 25 stycznia przyznano 68 refundacji na kwotę prawie 12000 zł. W zakresie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w okresie od 17 marca 2022 roku do chwili obecnej wypłacono łącznie ponad 900000 zł przysługujących świadczeń. Żywienia w placówkach oświatowych korzysta obecnie 14 dzieci. 11 października bieżącego roku zakończone zostały prace remontowe w zakresie wykonania wymiany instalacji elektrycznej w sali rehabilitacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy. W oparciu o bazę lokalową odbyły się 4 spotkania o charakterze stałym oraz 5 okazjonalnych zorganizowane przez Klub Seniora Środowiskowy Dom Samopomocy. Trwa realizacja prac społecznie użytecznych, w którym uczestniczy 5 osób. Środowiskowy Dom Samopomocy w okresie międzysesyjnym w ramach bieżącej działalności merytorycznej praca terapeutyczna obejmowała realizację bieżących treningów i zajęć. Dodatkowo uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy oprócz praktycznych umiejętności mieli możliwość w ramach bieżącej działalności w ośrodku wziąć udział w podejmowanych inicjatywach o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, m.in. w 28. Terenowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Lubawie oraz Festiwalu Piosenki Folkowej Eśdeisowo, organizowanej przez ŚDS w Reszlu. Wodociągowa ciepłownicza spółka Zoocowik w Bartoszycach rozpoczęła proces zmiany taryfy dla ciepła w Urzędzie Regulacji Energetyki. To jest ważna informacja dla osób, które się będą przyglądać rachunkom w najbliższych miesiącach. Średnia obniżka cen jednoczłonowej ciepła za wytworzenie i przesył wyniesie 54%, informuje obniżka. Zmiana ceny jest wynikiem obniżki cen węgla oraz modernizacji kotłów w ciepłowni miejskiej, które umożliwiło wyjście z systemu ETS. W chwili obecnej spółka oczekuje na decyzję Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku. Po informacji z urzędu Państwo zostaną poinformowani, mam nadzieję, zatem również przez zarządców danej nieruchomości czy spółdzielni mieszkaniową również Państwo zobaczą zmiany na swoich kwitkach, jeżeli chodzi o rachunki za energię cieplną w domach i w mieszkaniach. Wykaz zarządzeń burmistrza w okresie międzysesyjnym, jest to 13 zarządzeń, taka piękna liczba, od 172 do 183. Jestem oczywiście do Państwa dyspozycji, jeżeli będą pytania związane z informacją międzysesyjną. Dziękuję za wysłuchanie. Cieszę się, że właściwie tylko jednego radnego brakuje. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do pytania do zasłyszanej informacji? Tylko bardzo bym prosił o pytania stricte do informacji i takie w miarę zwięzłe. Najpierw pan radny Kapuściński, później pan radny Azarewicz, później pan Puszko. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, zebrani tutaj goście. Mam pytanie odnośnie zamówienia publiczne i pozyskiwania środków. Tutaj z informacji międzysesyjnej w 10 punkcie widzimy, że rozstrzygnięto przetarg na zakup energii elektrycznej na przyszły rok. Chciałbym się zapytać, jaka jest różnica kwotowa, procentowa względem tego roku? Po prostu, czy już ujęte zostało te takie zapowiadane podwyżki na przyszłoroczny cen prądu? Proszę pana radny Azarewicz. Panie burmistrzu, dotyczy Wydziału Inwestycyjnego. Punkt D. Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego przy ulicy Sportowej. A mianowicie dotyczy tego, czy podczas przebudowy po prostu jakieś koszty będzie ponosił BOSIR. Bo jak oni będą przebudować, to uważam, że całego stadionu, to i ci pracownicy tam mogą być przerzuceni do innych prac po to, żeby po prostu tam się nie przeszkadzać. A pieniądze, które po prostu
ta inwestycja będzie ponosić, to na te remonty, czy to są zbędne i uważam, że Bocyr nie będzie pokrywał tych kosztów. To te pieniążki zostaną w Bocirze. Pan radny Puszko, proszę. Ja mam pytanie dotyczące dofinansowania, jakie miasto uzyskało właśnie na remont 9 ulic, no tutaj przede wszystkim na działkach. Nie ma podanego terminu, tak, realizacji. Nie. A dobrze, dobrze, to jest dwuletni, dobrze termin, okej. Okay. To jest pierwsze pytanie, to już się wyjaśniło. I teraz jeszcze mam pytanie dotyczące właśnie dokumentacji projektowej, tak? Do kiedy ma być dokumentacja projektowa przygotowana? Kiedy te prace się rozpoczną, bo żeby też mieszkańcy po prostu no, byli do tego przygotowani. I ta część ulicy Żeromskiego, bo tutaj jest informacja, to która część? Ta, co jest tutaj od tego skrzyżowania w stronę? W stronę sklepu, czy tutaj? To za chwilę pan opowie. A no dobrze, dobrze. To jest jedno pytanie i jeszcze drugie takie pytanie. A właśnie, jeszcze jak jesteśmy tutaj przy tych remontach, no bo tutaj nie ma ulicy Krasickiego, a ulica Krasickiego to jest ta ulica, która będzie właśnie sąsiadowała bezpośrednio właśnie z tymi ulicami, które będą remontowane. Nie ma tej ulicy. Nie ma wymienionej tutaj, bo ja przyjrzałem sobie dokładnie. Są to między innymi. A, dobrze, między innymi, czyli rozumiem, że będzie, tak? Odpowiem w całości za chwilę. Dobrze, no dobrze, bo, tak... dobrze, bo to też mieszkańcy chcieliby od razu po prostu wiedzieć, czy to zostanie też wyremontowane. No i takie pytanie po prostu czysto techniczne. Rozbudowa Stadionu Miejskiego do kiedy będzie trwała? Bo tak, żeby też była informacja. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. To może na te trzy pytania. Bo jeszcze pani przewodnicząca, to były krótkie pytania, to jeszcze może pani przewodnicząca. Takie bardzo krótkie, panie burmistrzu, panowie burmistrzowie, szanowni państwo, Wysoka Rado, szanowni państwo, drodzy goście. Ja pytania w zasadzie trzy odnośnie zieleni miejskiej. Skoszono trawę przy ulicach, czyli między innymi, a ja uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na Słowackiego 28. Bo tam rzeczywiście ta trawa jest bardzo, bardzo wysoka. Kolejne pytanie, kiedy możemy się spodziewać, bo to jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, obniżki tych cen za energię. Na decyzję czekamy oczywiście, ale kiedy ta obniżka wejdzie w życie od przyszłego roku? No ja wiem właśnie, a jaki to jest proces? Chodzi mi tutaj o czas. I o trzecie pytanie odnośnie zarządzenia, które figuruje jako 12, ustalenia nowej wysokości opłaty za korzystanie z sauny przy ulicy Limanowskiego. Jaka to jest stawka? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, a zwłaszcza ci, którzy czekają na odpowiedź na pytania. Bardzo proszę o możliwość wypowiedzi, bo widzę, że jakieś tam rozmowy. Zacznę od końca. Krótkie pytanie, to krótkie odpowiedzi. Pani Katarzyna Basak, przewodnicząca Słowackiego 28. Zwrócimy uwagę, dlaczego nie było skoszone. Jeżeli nie było, to pewnie będzie skoszone. Energia elektryczna, cieplna, przepraszam, energia cieplna. W decyzji będziemy mieli informację, od kiedy możemy, więc no ja pani odpowiem. Wniosek jest na pewno idący jak najszybciej, kiedy jest to możliwe. Czyli jeżeli dostaniemy decyzję, to tak naprawdę tam będzie też określone, w jakim okresie możemy objąć te minimalne, najszybciej, że tak powiem, najszybciej obniżyć te ceny. Ustalenie wysokości opłat sauny. Powiem państwu szczerze, że było to na wniosek osób przede wszystkim korzystających z tej sauny, że wręcz stwierdziły to osoby, które najczęściej korzystają z tej sauny, że jest cena już tak niska, że aż zaczyna być trochę przykra. A nie wiem, kwota jest 50 czy 60 zł? 60 zł za godzinę, tak? Więc to są też naprawdę nieduże kwoty. A ja zachęcam do korzystania z sauny na ulicy Limanowskiego, bo ona jest dosyć mało wykorzystywana. Proszę? Na Limanowskiego ona jest dosyć mało wykorzystywana, a naprawdę fajne, czyste warunki.
Ja też korzystałem kiedyś, uważam, że warto. A jest to zdrowe, w okresie jesienno-zimowym, tak jak morsy morsują swoją saunę, oczywiście też mają i korzystają z niej, ale niektórzy nie morsują, a chcą się dogrzać, to tam tak naprawdę te kości można i mięśnie porozgrzewać. Jest to często związane też pokontuzyjnie, ale też nie wszystkie partie mięśni, to sobie spokojnie na początek przez doktora Google sprawdzić, kto może korzystać z sauny, w jakich warunkach, i zachęcam naprawdę do korzystania. Stania, bo warto. I idziemy od góry. Pan przewodniczący radny Karol Kapuściński. Różnica energii, kwocie, przepraszam, przetargu za ofertę 2023-2024. To bym prosił ewentualnie pana kierownika, tak jest, Czesława Sekitę, żeby powiedział w miarę tak szybko. Panie przewodniczący, państwo radni, przetarg na energię elektryczną na rok 2024 został rozstrzygnięty w kwocie 70 groszy za 1 kWh. Dla porównania, w roku 2023, czy jeszcze do końca bieżącego roku, kwota ta średnio w ciągu roku, bo to są różne ceny w różnych miesiącach za kWh, to jest średnio 65 groszy za kWh. Czyli wzrost cen energii, zakupu energii za 1 kWh to jest około 7%. Tak? Rok 23 do 24. Dziękuję. Mnie to w tym momencie akurat nie przeraża. Bałem się naprawdę większej tej kwoty. No ale jak wiemy, polska energia też stoi na węglu. Jeżeli węgiel spadła cena, to i ta energia też nie podskoczyła w górę. Prawdopodobnie zwiększenie tych cen jest związane przede wszystkim z tematami pracowniczymi. A to jest jakby logiczne wszędzie, bo płace rosną. Pan Tadeusz Azarewicz. Przerzucanie pracowników. Myślę, że BOSiR sobie z tym poradzi, a kosztów do budowy, do remontu poprzetargowych i poprzetargowych wykonawczych na pewno BOSiR nie będzie ponosił poza podstawowym działaniem, czyli przeniesieniem swoich rzeczy obecnie ze stadionu, co również czyni klub Wiktoria, która posiada tam jakieś tam swoje puchary i inne rzeczy. To musi w tym momencie na czas budowy nowych obiektów to wszystko pozabierać. Ja myślę, że pan dyrektor wie, jak zagospodarować i gdzie swoich pracowników, i też po rozmowach obecnych myślę, że przystąpią ci pracownicy, którzy posiadają jakąkolwiek wiedzę, do lekkiego zabezpieczenia i podremontowania, bo kończy nam się okres gwarancji również sumptem własnym naszej hali sportowej. Widać w piwnicy trochę tynku odchodzi od wilgoci, tam przesuszenie będzie następowało, więc również po przesuszeniu delikatny taki remoncik i ręce do pracy będą potrzebne. Pan radny Jarosław Puszko. Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola. Tak, te ulice, które zostały wymienione, zakres w te ulice jakby wchodzą. Jeżeli chodzi o tematy projektowe, część ulic mamy zaprojektowanych, część, i to będzie w formule wykonawczej, przetarg będzie podzielony jakby na dwie części albo dwuczłonowe, o tak powiem. Druga część będzie w formie zaprojektuj i wybuduj, bo niektórych ulic w projektach nie posiadamy. Okres wykonania, tak jak mówiłem, około 2 lat łącznie z projektowaniem, czyli część wykonana będzie wcześniej, część będzie później. Zakres jeszcze pełny robót też będzie zależny od tego, co zrobimy w PF-u. Przepraszam, APF-u jak najbardziej ma dla nas znaczenie ze względu na to, żebyśmy wiedzieli, gdzie możemy w jaki sposób też dołączyć się do deszczówki. Dlaczego, znaczy przetarg ma być w następnym roku, dlaczego nie w tym roku? Oczekujemy również już na pełny dokumentację projektową rozbudowy drogi wojewódzkiej, remontu drogi wojewódzkiej. Będę wiedział, gdzie się wpiąć w deszczówkę, którą projektuje w drodze wojewódzkiej, no województwo, bo będziemy musieli to wszystko jakoś ładnie połączyć. Tak, żeby to mi stanowiło całość. Też jeżeli chodzi o ulicę
ulicę Żeromskiego. Część ulicy Żeromskiego jest w ulicy Wojewódzkiej. My spróbujemy zrobić tą część ulicy Żeromskiego do ulicy Sportowej, czyli do tej części, bo ja nie jestem w stanie też za te pieniądze, jak pan dokładnie wie, przy tym zrobić no, pełnego remontu wszystkich tam ulic. Zrobimy tyle, ile będziemy w stanie i te ulice, które będą miały, no będą ręce i nogi do podłączenia właśnie do sieci deszczowej, do tych rzeczy, no i te, które no, wymagają takiego już bardzo konkretnego remontu. Ja wiem, że większość, ale takiego najbardziej koniecznego. No jeszcze jedno pytanie właśnie związane z tą kwestią omawianą. Czy chodniki będą wybudowane właśnie przy tych ulicach? I jeszcze jakby pan burmistrz mógł wymienić te ulice, żeby mieszkańcy po prostu wiedzieli, tak? Które dokładnie ulice zostaną wyremontowane, bo jednak nie każdy ma dostęp do mediów społecznościowych. Burmistrz, aby wymienić te wszystkie... 9 ulic, naliczyłem. Może być 11, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie no tylko 9. No tyle naliczyłem, po stronie Urzędu Miasta. To są między innymi, ja powiem tak, nie chcę wymieniać tych wszystkich ulic ze względu na to, że w momencie, w którym rozpoczniemy PFU, przeanalizujemy dokładnie, na co nas stać, określimy te ulice, bo to będzie wygodniejsze. Ja w tym momencie powiem o ulicy jednej czy dwóch za dużo, a później pan będzie mnie pytał, dlaczego teraz wymieniłem. Nie wymienię ich, wolałbym, abyście państwo śledzili, a będzie to jawne i będziemy prawdopodobnie wskazywać i też konsultować. Jeżeli chodzi o chodniki, jeżeli w projekcie, który już posiadamy, nie ma chodników, to prawdopodobnie tego nie dorobimy. A w projektach, które będziemy tworzyć, chcemy chodniki robić. Zależy mi na tym przynajmniej po jednej stronie ulicy. To jest, no to jest związane z tym bezpieczeństwem dzieci, tak? Bo to chodziło przede wszystkim o to. Chyba wyczerpałem tą pulę pytań. Proszę o następne. Dziękuję. Chyba tak. Pani radna Elżbieta Zabłocka. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni, ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy zadaszenia przy szkole numer 8. Moje pytanie brzmi, dlaczego wybieramy najmniejsze szkoły? Szkoła numer 3 jest bez sali gimnastycznej tak naprawdę, która się nadaje do tego, żeby kilka klas miało w tej sali móc lekcje. I nie mają w tej chwili czynnego boiska. Dlaczego my nie idziemy w tym kierunku, żeby tą największą szkołę wesprzeć i zrobić tam odpowiednie warunki do pracy dla nauczycieli WF-u? I moje drugie pytanie jest dotyczące oświetlenia na ulicy Trauguta. Czy w projekcie, który jest, czyli czy w tych lampach są również ujęte te niższe lampy na doświetlenie pasów, o których cały czas jest mowa, że nasze jednak przejścia dla pieszych są niedoświetlone. Czy tam jest wzięte pod uwagę to, żeby te przejścia dwa, które są, były naprawdę tak dobrze doświetlone? Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Dobrze, wobec tego na temat informacji dyskusję zamykam. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Ja nie proponuję zamykać, bo może w tym momencie, jak zacznę się wypowiadać, to ktoś jeszcze będzie chciał dopytać. Szanowna pani radna, ja nie segreguję szkół. Szkoła podstawowa numer 3 zgłosiła mi niemożność orlikową jakieś 2 czy 3 tygodnie temu. Wniosek był składany 2 miesiące, 3 miesiące temu. Więc jakby jasno, jeżeli chodzi o szkołę podstawową numer 3, to też proszę nie demonizować pewnych faktów i rzeczy, ze względu na to, że szkoła podstawowa numer 3 wspaniale sobie radzi z korzystania z dużej hali na ulicy Słowackiego i korzysta z tej hali, jak i szkoła podstawowa numer 1 i tak jak szkoła ponadpodstawowa numer 2 ma prawo korzystać i uczniowie ze szkoły podstawowej numer 3 korzystają z dużej hali sportowej, mają wyznaczone godziny i korzystają z niej. Więc nie mówmy, że nie ma dostępu do hali. Szkoła podstawowa numer 8 też ma salkę jeszcze mniejszą niż szkoła podstawowa numer 3 i ma mniejszy orlik. Zakres zadania kwotowy był dookreślony do pewnej kwoty. Zadaszanie orlika wielkiego, naprawdę, bo takie orliki mielibyśmy w tym momencie w pozostałych szkołach i łączniki przy odległościach od budynku, specyficzne łączniki, spowodowałoby, że ja bym miał dofinansowanie na poziomie 15-20% całego zadania.
Myślę, że nikt z Państwa nie dołożyłby mi 3 czy 4 milionów do zadaszenia wówczas tego orlika przy fakcie uzyskania kwoty 1 700 000 czy 1 800 000. Ja mówię to z perspektywy też finansowej, z perspektywy analizy, ale od razu mówię, nie segreguję szkół i bardzo mocno przyglądam się możliwości pozyskania również środków na remont tego orlika, który został, jak mówię, zgłoszony bardzo niedawno dla mnie po interwencji, czy nie interwencji, czy po analizie przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. Dostaliśmy obowiązek remontu lub poszukiwania pieniędzy na remont, a właściwie remontu do następnego roku, więc to zadanie będę musiał ująć w budżecie, ale tu nie chodzi o zadaszenie, chodzi o sam remont. Czy uzyskamy jakieś dofinansowanie? Nie wiem, na pewno ten remont będziemy musieli w następnym roku wykonać. Liczę na to, że takie dofinansowanie również będzie możliwe, bo takie projekty się wydarzają. Co prawda, no nie wiem, do końca tego roku nic nie mogę powiedzieć, bo nie wiem, jak się ułożą ministerstwa, kto będzie, gdzie i jak. Na razie proszę, więcej na ten temat nie powiem, poczekam, aż się też budżet państwa sklei, bo to też ma dla nas duże znaczenie. Jeżeli chodzi o oświetlenie ulicy Traugutta, z automatu oświetlenie ulicy Traugutta, ponieważ pierwszą myślą była wymiana tylko samych opraw, ale stwierdziłem, że jest absurdalne w sytuacji, w której tam już te słupy zagrażają bezpieczeństwu. Zdecydowaliśmy się i Państwo dokładnie wiedzą również na pożyczkę po to, aby nie tylko oprawy, a również słupy zostały wymieniane. My nie przekraczaliśmy działań i nie dokładaliśmy nowych słupków na przejścia dla pieszych. Z prostego względu. Same słupy LED-owe, same oświetlenie LED-owe powoduje, że jasność tych przejść w stosunku do obecnego przyciemnienia jest prawie 50-60% większa, więc dostawianie lamp dla lamp uważałem w tym momencie, a zwłaszcza przy tym zadaniu, za bezsensowne. Ja nie mówię, że nie warto będzie kiedyś spróbować i to myślę, że na to będą jeszcze szanse, tak jak to robił, jak mają robić to drogi krajowe i liczę na to, że ta realizacja zostanie wykonana w najbliższym roku, bo temat projektowy był zamykany w tym roku na przejściach dla pieszych w Bartoszycach w ciągu drogi krajowej. Zobaczymy, jak się to będzie sprawdzać, jak to będzie wyglądać i myślę, że nie jest problem stworzyć taki program na poziomie całego miasta, z tym, że też uważam, że warto poszukać finansowania. Obecnie takiego nie ma. Dziękuję za pytania. Czy pan jeszcze kierownik chciał coś dopowiedzieć, ale coś dobrego, coś złego, coś wyjaśniającego, bo nie wiem. Czy mam prosić, czy gonić? Dziękuję. Panie przewodniczący, drodzy państwo radni, w projekcie nowym, który jest już dawno opracowany, zakładamy, że na tej ulicy będzie postawionych 12 sztuk lamp. W chwili obecnej jest ich 8, także 8 jest starych, będzie nowych 12, także będzie zdecydowanie jaśniej i te przejścia również zostaną tymi nowymi latarniami załatwione. Czyli panie kierowniku, rozumiem, że te lampy będą stały przy przejściach? Też tak. Bo tam w tej chwili naprawdę jest tragedia. Nie, nie. Normalne lampy. Tak. Okej, okay, dobrze. Jeśli nie ma więcej pytań do informacji burmistrza, stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła informację do wiadomości. Punkt 5a porządku obrad. Projekt uchwały, proszę o spokój. Również państwa na galerii, proszę o spokój. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. Projekt oznaczony numerem 1/74. Poproszę panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o opinię na temat projektu uchwały. Komisja projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Przypominam, że do tego projektu uchwały jest przygotowana prezentacja, ale to od państwa woli zależy. To wiem, że było to dość szczegółowo omawiane na komisji, bo uczestniczyłem na komisji, także jeśli nie ma pytań, to myślę, że przejdziemy do głosowania.
Projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 1/74, za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Projekt został podjęty jednogłośnie. Punkt 5b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 2/74. Tutaj tym razem poproszę panią radną Lucynę Jędryczka, przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, o opinię na temat projektu uchwały. Wydatki. Dział 801, rozdział 801.01. Zwiększenie planu wydatków o 80 tysięcy złotych dotyczy wydatków na energię elektryczną w szkole podstawowej numer 7. Po konsultacji z panem skarbnikiem, który uczestniczył w posiedzeniu komisji, komisja tą zmianę zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zawodzka. Ja mam tylko pytanie jedno, ponieważ szkoła wnosiła o 130 tysięcy, o 50 tysięcy jest zmniejszona ta dotacja. Czy w razie, jeżeli zabraknie na koniec listopada, to czy zostanie również zwiększona kwota? Panie przewodniczący, szanowna pani radna, oczywiście, że tak. Natomiast chcielibyśmy, co jest jakby logiczne, analizować na bieżąco te wydatki. To też zależy, czy ta kwota jest niedoszacowana, ale też jakby planem, a nie rzeczywistym zużyciem, które może być, bo może być niższe równie dobrze, więc jakby my kształtujemy też na poziomie warunków pogodowych i analizy pogody na najbliższe miesiące i one wykazują, że może się prawie zmieścimy. Dziękuję. Jeśli więcej pytań nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały oznaczonej numerem 2/74, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2023-2036. Projekt oznaczony numerem 3/74. Również poproszę panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Komisja pozytywnie opiniuje zmiany wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2036. Zmiany te wynikają ze zmian w budżecie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z pań i panów radnych za podjęciem projektu uchwały, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw lub się wstrzymuje? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Bartoszyce na lata 2021-2025. Projekt oznaczony numerem 4/74. Poproszę panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o opinię na temat projektu uchwały. Komisja projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Coś się zacięło u mnie. Możemy ponownie? Ponawiamy głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu w budynku przy ulicy Andrzeja Wajdy 10 w Bartoszycach, stanowiącego własność gminy miejskiej Bartoszyce. Projekt oznaczony numer 5/74. Poproszę panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Komisja projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Jeszcze nie mamy do czego. Głosujemy. Pani Ewa? Poszła. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie
przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Batoszyce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, przepraszam. Otrzymany, panie i panowie radni, jest ten projekt oznaczony numerem 6/74. Tutaj również poproszę panią radną Wepisarską o opinię na temat projektu uchwały. Komisja projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bartoszyce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu opiniuje pozytywnie, ale prosiłaby, aby w uzasadnieniu były takie zapisy na przyszłość. To też dotyczy wszystkich przygotowujących tego typu uchwały o zmianach, że typu jest, powinno być. Tak? Dziękuję. Po zmianach czy po zmianach. Dziękuję. Rozumiemy. To tylko jest pewnie, tak? Dobrze. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie głosujemy, kto z pań i panów jest za, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Ewa Pisarska. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5G został wykreślony z porządku obrad. Punkt 5H porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę miejską Bartoszyce prowadzenia zadań. No tak. Punkt 5H porządku obrad, dobrze mówię. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę miejską Bartoszyce prowadzenia zadania z zakresu działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tak, tak, tylko że proszę zwrócić uwagę, my w porządku obrad już mamy tak w systemie porządku obrad, że to są tylko oznaczenia techniczne. Natomiast już projekty uchwał podpisane przez przewodniczącego, one mają zupełnie inną numerację. I ze względów technicznych pozostaje tak, jak jest w przypadku zmian w statucie, w tym, w porządku obrad. Punkt 5H porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę miejską Bartoszyce prowadzenia zadania z zakresu działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt oznaczony numerem 8/74. Poproszę panią radną Wepisarską o opinię na temat projektu uchwały. Komisja projekt uchwały opiniuje pozytywnie, ale zastanawiające było i tu padło pytanie na posiedzeniu komisji, dlaczego jest podpisane elektronicznie przez jedną i drugą stronę, a my mamy to podjąć teraz, także dziękuję. To Lucynka może by zapytała. Bo jest taki zapis na końcu porozumienia, że podpisane elektronicznie przez, czyli... Aha, że nie ma takiego podręcznego podpisu, tak? Nie, chodzi o to, że dostajemy coś, co już jest podpisane, a teraz procedujemy. Rozumiem. Szanowni państwo, to jest załącznik jako do uchwały i on tak wygląda, jakby był podpis elektroniczny, to tu byłaby sygnatura. To jest wzór, że tak będzie to wyglądało. Dziękuję. Wyjaśniliśmy sobie sprawę. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie wstrzymującym się stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Wobec tego jesteśmy w punkcie 5H porządku obrad w sprawie uchwała numer 8/74 w sprawie przyjęcia przez gminę miejską Bartoszyce prowadzenia zadania w zakresie działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przepraszam, źle się przy te projekty uchwały. Tak jest. Tak jak widzimy na telebimie, projekt uchwały w sprawie powołania Bartoszyckiej Rady Seniorów. I tutaj poproszę przewodniczącego komisji pana Karola Kapuścińskiego o opinię na temat projektu uchwały. Dobrze.
Opinia Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa na temat uchwały w sprawie powołania Bartoszyckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu jest pozytywna. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać się na ten projekt uchwały? Pani Ewa również opiniowała ten projekt uchwały, tak? Tak, nasza komisja również opiniowała i również jest pozytywna, bardzo pozytywna. No i dobrze. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 9/74, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała oznaczona numerem 8/74 w porządku obrad oznaczona pod punktem 5H w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Bartoszyce prowadzenia zadania z zakresu działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Panie Przewodniczący, wnioskuję o 3 minuty przerwy. Co ze zmęczenia, a nie mam tego w notatkach, scenariuszu miałem oddzielnie, dlatego przepraszam za to przejęzyczenie. Dobrze, jesteśmy w punkcie szóstym porządku obrad. Ale myślę, że przerwy nie trzeba, dokończymy to bez przerwy. Chwilowa niedyspozycja. Jesteśmy w punkcie 6, proszę o spokój, to nam szybciej pójdzie. W punkcie 6 porządku obrad w okresie międzysesyjnym interpelacja i zapytania i wnioski zgłosili. Pan Karol Kapuściński w sprawie dotyczącej przystąpienia do konkursu Poznaj Polsko na sportowo. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan radny Witold Dalski w sprawie wykonania elementów przydrogowych usprawniających i zabezpieczających mieszkańcom funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan Tadeusz Azarewicz w sprawie dotyczącej Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Tyle z mojej strony w sprawach interpelacji i wniosków. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Zaraz przejdziemy do spraw różnych, bo chyba o to panowie się zgłaszają. I teraz jesteśmy w punkcie 7 porządku obrad. To jest do spraw różnych i tutaj również poinformuję Państwa, że w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły m.in. pisma. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, odpowiedzi udzielono na piśmie. Wnioski do budżetu zgłoszone przez radnych skierowałem do burmistrza oraz Komisji Programowej i Budżetu. Pismo dotyczące modernizacji parkingu i położenia nowego chodnika przy ulicy Bohaterów Warszawy skierowałem do burmistrza, Komisji Gospodarki Miejskiej, Komisji Programowej i Budżetu. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Regionalna Izba Obrachunkowa w sprawie badania zgodności z prawem uchwały, tutaj numeru nie będę cytował, skierowałem to do Komisji Programowej i Budżetu. Wniosek Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o zwiększenie budżetu skierowałem do burmistrza oraz Komisji Programowej i Budżetu. Pismo dyrekcji bartoszyckich przedszkoli z prośbą o poparcie zakupu systemu rejestracji pobytu dzieci skierowałem do burmistrza, Komisji Programowej i Budżetu oraz do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o sprawy różne. Pan radny Azarewicz, pan radny Puszko. Szanowni Państwo, ponieważ komisja rewizyjna praktycznie śpi, ona nie działa, postanowiłem napisać wniosek dotyczący Ośrodka Sportu i Rekreacji, a mianowicie dokonać szczegółowego rozliczenia zakupu pompy do basenu. Wiemy, że po prostu basen od sierpnia dopiero zaczął działać, co są oburzeni mieszkańcy. Następnie wyjaśnić sprawę wymienionej pompy, gdzie się ona znajduje, co się z nią dzieje. Uważam, że na tyle powinien być dyrektor Bystry, że taką informację powinien udzielić nam wszystkim elektronicznie. Tego nie dokonał. Dlatego też robi podejrzenie, co się z tym dzieje i czy rzeczywiście te pompy zostały zakupione. Dokonać kontroli inwestycji, to w całości. Wybrać zespół kontrolny spośród radnych 5. Zobowiązać pana przewodniczącego do odczytania wniosku na sesji. No, przyjęło się tak, że pan przewodniczący nie odczytuje, tylko sygnalizuje, ale mieszkańcy się domagają,
kto pisze wniosek i co w tych wnioskach jest. I tu jest wielki błąd. Patrząc na lata poprzednie, a nie jestem pierwszy raz radnym, ponieważ zawsze kiedyś było odczytywane przez przewodniczącego każdy wniosek i mieszkańcy byli zorientowani, co, o co każdemu chodzi. Tak, dostałem pismo od pana burmistrza, ale no mam w domu, to bo gdybym miał, to też bym państwu przedstawił. Te pismo tak jakby zamykało, żeby nie szukaj, bo tam nic nie ma. I właśnie forma tego pisma budzi zastrzeżenie, że coś się ukrywa. A z ciekawości po prostu ludzie muszą wiedzieć. My radni też musimy wiedzieć, co się dzieje, a nie robiona jest tajemnica przed nami. Dziękuję. I dlatego, panie przewodniczący, proszę poddać ten wniosek pod głosowania. Niech się radni wypowiedzą, czy powołać ten zespół, czy nie. To proszę traktować jako wniosek formalny. To nim oddam głos panu radnemu, to uprzejmie informuję, że Rada Miasta podejmuje decyzję w formie uchwał lub innych aktów prawnych, ale w szczególności w formie uchwał. Jak będzie inicjatywa uchwałodawcza w tej sprawie, oczywiście poddam pod głosowanie. Panie przewodniczący, nie ma pan racji, to jest wniosek o kontrolę, a wniosek o kontrolę powinniśmy przegłosować i powinniśmy do tego podejść, bo to jest oficjalny wniosek o przeprowadzenie kontroli. No, jeśli to jest wniosek formalny o przeprowadzenie kontroli, to tak, ja zrozumiałem, że to jest wniosek o powołanie zespołu 5 radnych, których pan radny pisze, żeby ale nie przez komisję rewizyjną, tylko przez radnych wybranych spośród nas, żebyśmy wybrali komisję tylko panie po to. Panie przewodniczący, ja tak rozumiem. Manipuluje. Pan rozumiesz tak, żeby nie dokonać tej kontroli. Nie. A niestety powinna być dokonana. Nie. Proszę podać wniosek pod głosowanie, czy radni chcą kontroli, czy nie chcą kontroli. Nie, po pierwsze, to nie, zacznijmy, no ale chwileczkę, ja jestem pryncypialny, jeśli chodzi o przestrzeganie statutu i chciałbym żeby to było tak nadal. W związku z powyższym jeszcze raz informuję, że jeśli chodzi o to, czy zlecić dla komisji rewizyjnej dokonanie kontroli w sprawie tych pomp w ośrodku, Bartoszyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji, to i owszem, możemy to wyrazić, tą swoją wolę poprzez, powiedzmy, aklamację na przykład. Jeśli natomiast chcemy powołać zespół kontrolny niezależny od komisji, tylko składający się z poszczególnych radnych, musi na ten temat być uchwała. Tak ja to rozumiem. Patrzę na panią mecenas, która przytakuje, że tak powinno być. W związku z powyższym. Natomiast pismo, które skierował pan radny, a mam je przed oczyma, choć nie mam fizycznie przed sobą, tam wyraźnie jest napisane, że pan radny sugeruje, żebyśmy powołali zespół kontrolny do skontrolowania działań w sprawie pomp pod Bosiru. I tego z punktu widzenia formalnego nie mogę poddać pod głosowanie. Panie przewodniczący, na wstępie powiedziałem, że komisja rewizyjna jest martwa, nie działa. W związku z powyższym trzeba powołać zespół. I teraz o powołanie zespołu ma się wypowiedzieć Rada. I proszę poddać pod głosowanie, czy Rada chce tego, czy nie chce. Pan chce, czy nie chce, masz pan zobowiązany poddać. No tam, dobrze, proszę bardzo, pani radna. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, proszę uprzejmie. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ale przede wszystkim panie radny. Bezzasadne są pana stwierdzenia pod adresem komisji rewizyjnej, że śpi, dlatego że komisja rewizyjna prowadzi kontrolę wtedy, kiedy Rada Miasta taką kontrolę zleca. Jeżeli Rada Miasta nie zleciła naszej komisji takiej kontroli, to my tego nie wykonujemy. Proszę po prostu złożyć taki wniosek, a Rada Miasta zdecyduje, czy należy dokonać kontroli w Bosirze. To jest wniosek. I ja jeszcze trzeba poddać Radzie i Rada powinna wypowiedzieć się.
Proszę jeszcze, pozwolić mi to kontrolować, żebyśmy mieli całą jasność, bo tutaj zarzut, że ja coś tam ukrywam w sprawie tych pomp, no to nie bardzo do mnie tak przylega. Proszę Państwa, jeszcze pamiętajmy o jednym. Nowa, znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym daje każdemu radnemu prawo do wejścia do Urzędu Miasta, do poszczególnych wydziałów, do zakładów budżetowych, nawet do spółek. Jeśli ma jakieś wątpliwości, każdy z tych wydziałów, każdy z tych instytucji ma prawo, ma obowiązek udostępnienia wszelkich dokumentów i wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości. Ja widzę, panie burmistrzu, już tego, już daję. Zatem powołanie, z punktu widzenia nawet takiego, czy to jest sensowne, powołanie tej zespołu komisji, stricte do rozstrzygnięcia tej sprawy, uważam, że niepotrzebne. Po drugie, nie mogę, jeszcze raz powiadam, bez inicjatywy uchwałodawczej powołać zespołu, który będzie miał prawo jako komisji, żeby poszła i kontrolowała tę instytucję, jakim jest BOSiR. Z punktu widzenia formalnego. Proszę bardzo, panie burmistrzu, pan chciał zabrać głos. Panie przewodniczący, no jesteśmy w sprawach różnych, dlatego też poprosiłem o głos. Szanowni państwo radni, panie radny Tadeusz Lazarewicz, ja odpowiedziałem panu na pismo, które pan wysłał do mnie tak naprawdę w formie grzecznościowej, ponieważ to pismo powinno trafić do BOSiR-u, nie do mnie. Natomiast pan chciał dowiedzieć, czy takie pompy zostały zakupione. Tak, zostały zakupione, zamontowane i dostał pan chyba z tego co wiem potwierdzenie fakturze czy ksera faktury. Ale informacją jest, że taka faktura jest, tak? Więc jakby jasne. I taka faktura oczywiście jest. Ja bym poprosił, ponieważ też dziwię się, że mówimy o spaniu czy nie spaniu komisji, bo komisja i wszyscy ludzie śpią w nocy. No myślę, że komisja pracuje naturalnie i powinna pracować jak większość komisji Rady Miasta, jak nie wszystkie, a właściwie wszystkie. Ale ja bym prosił, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, abyście państwo, oczywiście ja nie wzdrygam się przed kontrolą BOSiR-u, my też wewnętrznie kontrolujemy przez swojego audytora wewnętrznego, co prawda mamy firmę zewnętrzną, bo nie udało nam się pozyskać pracownika, ale on wykonuje nam u nas funkcję audytora wewnętrznego i kontrolujemy na bieżąco też jednostki i nie powiedziane, że my też we własnym zakresie nie skontrolujemy pracy BOSiR-u, czego się BOSiR może spodziewać po roku 2023, no bo takie do nas też przeszły przez głowę pomysły i pytania związane z pompami też wysyłaliśmy bezpośrednio do pana dyrektora, ale ja bym, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, ja na chwilę bym poprosił jednak bystrego pana dyrektora, aby podszedł na chwilę i dwa zdania powiedział w temacie, jaki był koszt, czy są zamontowane i co to za pompy, bo ja i ile pomp różnych jest w BOSiR-ze, bo są i pompy basenowe, są i pompy związane z halą sportową. To proszę już w tym momencie, jeżeli jest możliwość, króciutko o tych wszystkich pompach, czy są sprawne, czy ich nie ma. Dziękuję. Proszę, panie dyrektorze. Tak, proszę państwa. Zostały wymienione 4 pompy na basenie. Jeżeli pan jest zainteresowany, mogę przedstawić zdjęcia starych pomp, które przechowujemy w pomieszczeniu technicznym. Druga sprawa, bo pan wcześniej na poprzedniej sesji mówił, że Rada przekazała 64 tysiące na zakup pomp. Otóż nie. Rada wyraziła zgodę na przesunięcie między paragrafami. Ja nie wnioskowałem o dodatkowe pieniądze na zakup pomp. Pompy zostały zakupione z budżetu, który był zaplanowany w 2022 roku. Zostały również wymienione pompy na hali ze studzienek odwadniających. To były 4 pompy, których koszt nie był tak duży jak na basenie, ponieważ to były małe pompy w granicach 1000, chyba 100 zł jedna pompa kosztowała. To wszystko. Panie dyrektorze, można? Ja osobiście nie tylko dlatego powołałem, żeby kilka osób poszło i rzeczywiście sprawdzili, czy to jest dokonane, bo ja z tego wynika, pańskiego tłumaczenia, panu nie wierzę. No to już nie jest kwestia wiary. Dobrze, proszę państwa, pan radny Puszko, proszę. Szanowni państwo, ja może tak też nawiążę do basenu, ale pytanie będzie zupełnie z innej beczki. Już to pytanie zadałem na
ostatniej sesji. No chodzi mi o tą temperaturę wody, bo to mieszkańcy się skarżą, tak, i mają rację. Też w tym roku korzystałem z basenu. Czy można by było po prostu zakupić pompę ciepła, tam zainstalować i fotowoltaikę i jakoś dogrzewać tą wodę, tak jak to jest na innych basenach na przykład, tak? No bo wiadomo, że moglibyśmy wtedy z tego basenu na przykład korzystać od maja do nawet do końca września. Także to trzeba po prostu ruszyć, bo to jest, takie są oczekiwania mieszkańców, takie są potrzeby mieszkańców i zróbmy coś w kierunku tego basenu, żeby tutaj no, mieszkańcy przez dłuższy czas tak, mogli z tego basenu korzystać w takiej formie, w jakiej jest. No i trzeba się też po prostu zastanowić nad budową krytego basenu. No nie musimy wybudować pełnowymiarowego, ale są teraz takie programy, bo sprawdziłem w internecie, że można pozyskać środki finansowe na budowę na przykład basenów o długości 15 metrów. To są takie baseny właśnie przy szkołach podstawowych. No i trzeba by było po prostu wysłać tak ludzi z Urzędu Miasta, żeby po prostu się zorientowali, jakie są koszty utrzymania. No bo tutaj największym problemem są oczywiście koszty utrzymania tak, takiego basenu, bo wybudować możemy, no ale później jest po prostu problem tak jak z termami. Teraz jest problem właśnie z dogrzewaniem tej wody. Wysłać ludzi, są fachowcy, prawda? Zorientować się, żeby po prostu zrobili tak zwane rozpoznanie, tak jak w wojsku, i wybrać tą opcję po prostu najtańszą i ten temat po prostu ruszyć w końcu, no, bo mieszkańcy mają taką po prostu potrzebę. To pierwsza kwestia. Druga kwestia dotyczy właśnie planowanego terminu modernizacji drogi wojewódzkiej. No chodzi mi tutaj przede wszystkim o ten odcinek na ulicy Nowowiejskiego. Czy pan burmistrz ma już jakąś wiedzę, kiedy... Ale tak, był ten temat, ale kiedy to ta modernizacja tej drogi wojewódzkiej nastąpi, tak, bo żebyśmy też, żeby mieszkańcy też po prostu wiedzieli. Pytanie trzecie dotyczy parkingu właśnie przy najsłynniejszej fontannie w Bartoszycach, tam przy placu zabaw, który teraz powstaje. Na ile miejsc parkingowych zostanie wybudowany właśnie parking? Powiedziałem, że ten, który powstaje, no to chyba tam dużo samochodów się nie zmieści. Ale nie, no nie trzeba, nie wolno nawet, żeby wycinać, bo już za dużo wycięliśmy. Także, czy po drugiej stronie na przykład, tam gdzie jest ta łączka, czy tam można by było tych miejsc parkingowych jeszcze dołożyć, no bo wiadomo, że jak powstanie ten plac zabaw, to masa ludzi będzie chciało z niego korzystać i tam po prostu jak rodzice tak z innych części miasta przyjadą, no to nie będą mieli gdzie zaparkować tego samochodu. A poza tym problem też odwieczny, tak, mieszkańców osiedla Szymanowskiego, tam przy tych blokach jest po prostu mało miejsc parkingowych. No i remontujemy Szymanowskiego. No ale remontujemy, ale moglibyśmy tam dołożyć. Nawet tutaj przy ogrodzeniu można by było tam dobudować kilka miejsc parkingowych. Inwestycja rozpoczęta, dołożyć i problem zostanie, potrzeba mieszkańców zostanie zaspokojona. Ja uważam, że to da się zrobić. I te przejście właśnie dla pieszych przy szkole podstawowej numer 7. Czy już tam coś złożyliście, jakiś wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo ja na ostatniej sesji pytałem o to i nie radni też tak o tak wycięcie tego drzewa. A został złożony. No to bardzo dobrze. Dobrze, to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w sprawach różnych? Proszę pan radny. Może pan radny Dalski i wtedy. Okej, proszę. To znaczy tak, w przestrzeni medialnej okazała się taka informacja trochę dziwna, że na inwestycji rozbudowy cmentarza miejskiego, tam jest Polski Ład, PL, jakiś skrót i tak dalej. Czy to tak powinno być? No bo jest to zunifikowane w jakiś sposób. Zdziwiło mnie też to, że tablica informacyjna o inwestycji z Polskiego Ładu, czyli sprawa placu bohaterów Westerplatte, amfiteatru, ona jest tak ukryta między drzewami. Dlaczego? Czy to my się wstydzimy tego, że dostaliśmy pieniądze? Ona powinna być w jakimś takim miejscu, mi się wydaje, widocznym. Miasto powinno się szczycić, że uzyskało te pieniądze i tak dalej. A ono gdzieś tam między drzewami. Jakbym nie zainteresował się i nie przeszedł się w kółko, to bym chyba tego nie znalazł. A ono powinno być, mi się wydaje, w miejscu widocznym, gdzie wszyscy chodzą, gdzie ludzie z zewnątrz chodzą. I żeby to było ku chwale Bartoszyc. Dostałem odpowiedzi na swoje zapytania. Panie burmistrzu, czy nie można tej ławeczki przy Media Markt, bo pan napisał, że na wiosnę. Czy to jest problem, żeby jedna ławeczka, napisane jest, że z odzysku, jeśli uzyskamy, to tam będzie postawione. Czy to jest naprawdę problem, bo na wszystkich przystankach
Są ławeczki, są zadaszenia, są i tak dalej. Czy to jest naprawdę tak wielki problem? Dostałem odpowiedź, że nie ma barierki przy rondzie brygady zmechanizowanej, zabezpieczającej przy zejściu bardzo pochyłym, że to jest droga wojewódzka. No, no okej, okay, no zgadza się, ale czy państwo żeście wystąpili o zgodę, czy żeby oni to postawili, bo proszę sobie wyobrazić, że tą drogą z taką dużą pochyłością chodzą już babcie i dziadki z wózeczkami, no i będzie zimno, tam zawsze jest bardzo, bardzo ślisko, ja też zdarzało się, że upadłem, także nie, no nie jestem, no dziadkiem jestem, zgadza się. W każdym bądź razie, no dobrze było wystąpić i szybciutko to zrobić, bo zbliża się zima, będą jakieś tam ślizgawice. I teraz, no jest, ja nie wiem, w czym jest problem, bo ja odnośnie tej kładki na Suszycy, tam w Lasku Tepedowskim. No ale ja, nie, ale ja się to proszę się nie śmiać, ja się pytam szefa od Polskich Wód, on mówi, że to nie jest ich, że to jest lasek miejskich i oni nigdy w zawiadowaniu tego nie mieli. To kto to ma w zawiadowaniu, na miły Bóg, może Lasy Państwowe, jeśli nie my, jeśli nie wody. Trzeba tam albo to zlikwidować, albo to zreperować, kilka desek uzupełnić i będzie gotowe. Dobrze, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zapytać? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu, na te dwa pytania dwóch radnych. O, dzisiaj nawet tu się zaczęło coś wyrywać. I nie jest to kładka. Szanowni państwo, tak, śmieję się z tej kładki z tego względu, że ja wielokrotnie mówię, że ja na terenie Lasku, może ktoś, kto będzie po mnie, będzie miał ochotę bawić się w robienie dróżek, ścieżek, cudów w Lasku, który uważam, że powinien być laskiem tylko zabezpieczanym przed tym, żeby delikatne prześwity były, a stał się w miarę fajnym, dzikim lasem, z którego możemy korzystać w przestrzeni naszej miejskiej, zurbanizowanej, bardzo uporządkowanej, aby można było poczuć trochę tego tematu dzikości i dlatego ten lasek tak, a nie inaczej wygląda. I to jest moja filozofia, nie musicie państwo z nią zgadzać, natomiast ja dlatego tam nie zamierzam za bardzo czegokolwiek robić. No i od dawna o tym mówię i w publicznej przestrzeni też o tym wielokrotnie mówiłem, że choć mamy część takiego miejsca, w którym możemy poczuć, nie jadąc gdzieś poza Bartoszyce do Lasów Państwowych, takiego przejścia się po lesie, pooddychania, posłuchania ptaków, od ucieczki od ruchu drogowego, bo roślinność, zakrzaczenia powodują, że nie słyszy się nawet drogi przy ulicy Leśnej. Ale każdy lubi albo nie lubi. Ja lubię w takich miejscach odpoczywać, sporo moich znajomych, przyjaciół też. I nie trzeba naprawdę daleko odchodzić od Bartoszyc, bo w samych Bartoszycach to się znajduje. Jeżeli chodzi o inwestycje Polskiego Ładu, nie wstydzę się tych inwestycji, cieszę się za każdym razem, głośno o tym mówię. Zresztą dzisiaj też ponownie wymieniłem wiele inwestycji, które jest planowanych. Jeżeli chodzi o ustawienie tablicy na placu Bohaterów Westerplatte, nie ustawialiśmy jej na środku placu ze względu na remont. Wszelkie tak zwane obrzeża tego placu też były w trakcie remontu. To było jedyne miejsce, w którym było to jeszcze w miarę widoczne, a nie jest objęte bezpośrednio remontem. I dlatego w tym miejscu jest. My nie ukrywamy tego placu, zresztą trudno go ukryć, jest on monitorowany na co dzień raz przez telewizję Barcat, za co serdecznie dziękuję i dzięki temu mieszkańcy, nawet którzy nie spacerują po mieście, mają okazję widzieć, w jaki sposób postępują roboty, ale też przez społecznych inspektorów nadzoru, którzy też często doradzają, spotykają się ze mną, mówią, co im się podoba, co im się dalej nie podoba lub dopytują, dlaczego to tak wygląda, nie inaczej, a to jest też ważne, więc nie jest to ukrywana inwestycja i powtórzę jeszcze raz, tak, jest to z programu Polski Ład. Są to bardzo duże pieniądze, o których wielokrotnie też na sesjach rozmawialiśmy, więc nic tu do ukrycia nie ma, jest to naprawdę porządne dofinansowanie zewnętrzne, jedno z największych, jak nie największe, które otrzymaliśmy jako miasto Bartoszyce. Proszę. To jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o PL tablicę, powiedział pan w przestrzeni medialnej. Przestrzeń medialna ogranicza się do Facebooka i wpisu pana Żurka, jak się nie mylę, który ostatnio zauważyłem, że miłych rzeczy o Bartoszycach nie pisze, tylko złe, więc mógłbym się teraz powiedzieć bezczelnie, a powiem to, bo długo się nad tym zastanawiałem, ale jednak doszedłem do przekonania. Dziękuję państwu radnym, że nie zdecydowaliście się na przystąpienie do procedowania uchwały, aby honorować takie osoby, które
Nie wiem dlaczego znienawidziły Bartoszyce, bo w taki sposób się zachowują, ale to jest moje prywatne oczywiście spostrzeżenie, bo to on to wyciągnął i próbujecie państwo nagłaśniać coś, co jest bzdurą, bo jeżeli nawet gdzieś brakuje jakiejś literki, to nie robi się z tego afery publicznej. Pan zresztą swoje wpisy na Facebooku też zrobił, próbował wydzwaniać po mnie, po moich pracownikach, jakby to było najważniejsze na świecie, czy jest literka ły, py, czy jest ad, ut, et. Drodzy państwo, inwestycja trwa, inwestycja jest finansowana z Polskiego Ładu. Nie ukrywamy tego, bo cała treść nazwy jest u góry. Jeżeli gdzieś brakuje takiej rzeczy, to technicznie się to załatwia. Jeżeli będzie był błąd w tablicy, wydział techniczny istnieje, można było to zgłosić. Ja poproszę, jeżeli taki błąd istnieje, go poprawić i tyle w temacie, a nie robić afery z niczego. Nie ukrywamy Polskiego Ładu, nie ukrywamy finansowania. Skąd te finansowanie były? Wiemy, że to są rządowe programy. Cieszymy się z nich, bo Bartoszyce porządnie zyskały na tych rządowych programach i naprawdę się tego nie wstydzę. I proszę nie insynuować, że coś ukrywamy i proszę, jak pan mówi, w przestrzeni medialnej podać źródło tej przestrzeni medialnej, bo ja właśnie to źródło odnalazłem. Jest to dla mnie bardzo przykre, że taka osoba w taki sposób się zachowuje, gdzie sam osobiście, jak pan pamięta, miałem pozytywny stosunek do tego pana. Skończył mi się ten pozytywny stosunek, bo ten pan zaczyna supluwać na każdym kroku. Tyle z mojej strony. Czy ktoś jeszcze? Chciałbym teraz odpowiedzieć na pytania wcześniejsze, które były ciekawsze dla mnie. Basen, temperatura wody, kryty basen, wniosek. Czy jest pan kierownik Subotowicz tutaj obecny? My, jeżeli chodzi o wniosek, bo też był program, tylko ten program był dość mocno ukrywany, my nie zdążyliśmy już do niego wejść, ale liczę, że będzie jeszcze otwarty. A o kryty basen w każdym powiecie i zgadzam się, przyglądaliśmy się temu, zaczęliśmy też szukać, analizować, kosztorysować tak naprawdę i zastanawiać się nad możliwością i miejscem budowy i wówczas też planowaliśmy w momencie, kiedy planujemy wstępnie, przepraszam, w momencie, w którym uda nam się to umieścić, a chcielibyśmy to umiejscowić ten basen obok basenu odkrytego, czyli zrobić kompleks. Kryto odkryty połączony z saunarium, które istnieje, albo rozbudować te saunarium, czyli stworzyć taką formułę połączenia zewnętrznego z wewnętrznym właśnie przy ulicy Limanowskiego z powiększeniem części parkingu, bo byłaby niewielka możliwość powiększenia tego parkingu i zrobienia tego kompleksu. My nad tym się naprawdę uczciwie zastanawialiśmy i zastanawiamy. Wstrzymaliśmy temat na okres wyborów, tak, bo nie wiedzieliśmy w jakim to zakresie będzie realizowane i tak naprawdę przy tym okresie budżetowym ciężko będzie nas zawnioskować nawet przy takim, a nie innym kosztorysie. Tam było dofinansowanie stricto 60% czy 60%, czyli też aby to ukształtować musielibyśmy siąść sami w budżecie, ale ja mogę wpisać zadanie nawet projektowanie krytego basenu, bo to jakby ma ręce i nogi i myślę, że jeżeli państwo się zgodzą, ja taki wniosek do budżetu ze swojej strony złożę. Od państwa będzie zależało, czy taki projekt będzie powstawał, tak? Bo może od tego zacznijmy, bo jeżeli rozpocznie projektowanie, ja będę miał formę zadania, będę wtedy wiedział, że jest państwa chęcią sens wnioskowania tak naprawdę o tego typu finansowanie. No, jak będę miał w projekcie budżetu projekt, możliwość projektowania basenu, to jak najbardziej chętnie do tego przystąpię, bo pomysł jest, wielkość jest znana, moduły też są znane, natomiast wszystko wymaga projektu, już nie mówię technicznego, bo te projekty są gotowe, to wiem, mówię o sam basen, ale zagospodarowania terenu, bo to jest jakby ważniejsze, przyłączy innych rzeczy i dołączenia fotowoltaiki i pomp ciepła, ponieważ to też jest pewna forma skarpowania zejścia do Suszycy, o którym tu mówimy, bo to są te okolice. Tam jest szansa, aby te pompy były dość wydajne. To naprawdę też wiem, bo czym głębiej możemy wejść, a będziemy mogli dość głęboko wejść, to te pompy będą miały swoją wydajność w lato do chłodzenia, w zimę do ogrzewania, więc jak najbardziej sensowne. Proszę. Chciałbym się właśnie odnieść do tego, co pan przed chwilą powiedział, ale chodzi mi teraz na przykład o razie, no bo w przyszłym roku tak będzie kolejny sezon i czy można by było już od przyszłego roku na przykład, nie wiem, pozyskać środki na właśnie na zainstalowanie tych pomp ciepła oraz na zakup właśnie fotowoltaiki, żebyśmy mogli korzystać z tego basenu, który mamy, tak, przez co najmniej 4 miesiące, żeby ta woda po prostu była dogrzewana, żeby no, mieszkańcy no, mogli się kąpać, tak, przez 4 miesiące, a nie tylko przez miesiąc czasu. Ogrzewanie basenów odkrytych, co moim zdaniem było błędem, ja nie byłem wówczas wykonawcą ani nie nadzorowałem wykonania, jak powstawał basen obecny odkryty. On miał w założeniach wstępnych i żałuję, że nie zostało to zrealizowane, miejsca
pod basenem właśnie na jakiś rurarz, za przeproszeniem, czy infrastrukturę techniczną pozwalającą na włożenie rur z płynem ogrzewającym, podgrzewającym. W tym momencie technicznie nie da się włożyć, że tak powiem, grzałki z zewnątrz basenu. Pytanie, na ile jest dostosowany materiał pod spodem, czyli niecka, aby można było próbować go dogrzewać, bo dogrzewanie samych murów i niecki od zewnątrz mija się trochę z celem, jeżeli on nie jest dostosowany do formy ogrzewania, od razu powiem, a do wewnątrz nie wkłada się w trakcie eksploatacji grzałek. Więc jest to problematyczne wchodzenie w nieckę. To nie jest sama infrastruktura fotowoltaiczna czy pompy ciepła. To jest same przyłączenie i wkroczenie w nieckę basenu. Pan mówi, że można wodę ewentualnie podgrzewać, a nie nieckę, tak? Lanie ciepłej wody, ja nie chcę już mówić pod względem sanitarnym, bo to myślę, mógłby się ktoś wypowiedzieć w temacie COWiK-u, na ile ciepła podgrzewanie wody powoduje, obowiązek dodawania większej ilości chemii, aby uniknąć zakwitów i innych cudów, wlewanie już takiej wody nieogrzewanej naturalnie, czyli jakby te mieszanie, nie mieszanie, tylko wylewanie już ciepłej wody. I też mógłbym zadać pytanie, a co się wydarzy, kiedy my ją podgrzejemy, a ludzie powiedzą, że ona jest za ciepła. Więc to też dwie strony może działać, bo niektórzy lubią chłodną wodę. I to tak za każdym razem znajdziemy za i przeciw. Gdzie nie mówię, że ja patrzyłem na to fotowoltaikę i pompę ciepła bardziej pod basen i wykorzystywanie pod basen kryty. I wydaje mi się, że jeżeli udałoby się stworzyć basen kryty, to w odkrytym wolałbym nie mieszać, bo są wielbiciele chłodnej wody, są wielbiciele normalnej wody i w sytuacji, w której można korzystać z odkrytego i krytego, jeden korzysta tam, gdzie mu cieplej, a ten, kto chce chłodniej, to korzysta z tego zewnętrznego. Ja to powiem, bo to możemy na ten temat dyskutować godzinami, tak? Ja myślę, że to są sprawy techniczne i proszę, jeżeli pan pozwoli, żebyśmy nie dyskutowali tu na forum publicznym na tematy czysto techniczne. One są fajne, jak najbardziej mądre, ale może będzie na to czas, kiedy uda nam się tak naprawdę przejść do tej sytuacji technicznej, czyli mieć pieniądze na to, aby myśleć o tej fotowoltaice, a nie teraz dyskutować tak szczegółowo. Pozwoli pan, że ja ze swojej strony jakby zamknę tą formę dyskusji dotyczącą tego tematu. Natomiast pan zadał jeszcze dodatkowe pytania. Termin drogi wojewódzkiej. Ja wspominałem, że jest to projektowane i zamyka się projektowanie. Myślę, że drogi wojewódzkie chciałyby robić tą drogę, rozpocząć całą drogę łącznie z rondem też w następnym roku, więc ja wiem, że musimy bardzo mocno się zastanowić nad harmonogramami prac, aby nie zamknąć działek tak, że nie będzie skądkolwiek gdzie wjechać i dojechać. Również w tym okresie, czyli w następnym roku, planuje się koleje polskie, koleje państwowe planują robić, już państwo widzą, sprawy porządkowe poszły, również przejazd kolejowy na ulicy Nowowiejskiego, przerabiać go, poprawiać, więc będziemy mieli trochę zamieszania na tym osiedlu, nawet bardzo, bardzo dużego zamieszania. Ale jak to się mówi, lepiej pocierpieć już nie, niż nie mieć nic. Parking, który projektuje Zakład Gospodarki Odpadami, nie jest to parking parafialny, to też informuję państwa, że w większości przypadków jest wykorzystywany. I ja, mieszkańcy Szymanowskiego, mówię, przy ulicy Szymanowskiego mają zaplanowany parking i mogą sobie, bo wiem, że spółdzielnia zamierza na swoim terenie, w momencie kiedy wyremontujemy ulicę Szymanowskiego, również takich parkingów dorobić. Więc na to liczę. Ja nie będę zapewniał na terenie zielonym parkingu dla osiedla budynków wielorodzinnych, bo to nie w tą stronę idziemy, bo w ten sposób powinien zlikwidować w mieście połowę terenów zielonych i robić parkingi. A jak pamiętam, ostatnio to staramy się tego nie robić, to znaczy nie likwidować terenów zielonych, a ich robić więcej. Więc jeżeli zagospodarujemy teren związany z tematem placu zabaw, fajnej rekreacji, zapewniamy jakiś parking, może minimalistyczny, ale tak jak jest możliwy bez wycinki jednego drzewa, bo na tym nam zależało, gdzie planujemy z drugiej strony, nie mówię, czy w tym etapie budować halę do squasha i z tamtej strony też jest przewidywany parking. Tylko ja nie wiem, czy on w tej realizacji jest teraz, bo ja nie jestem inwestorem bezpośrednim, tylko sobie tak samo jak pan kontestuje, obserwuje, wie, na jakim to etapie jest budowy. Te pytania, jeżeli ma pan, powinien pan zgłosić do inwestora, nie do mnie, może na piśmie, albo się przejść, zobaczyć projekt do Zakładu Gospodarki Odpadami, bo nie jest to realizowane przeze mnie, więc odpowiadam tak grzecznościowo
ponieważ ten teren jest w użyczeniu czy w dzierżawie dla Zakładu Gospodarki Odpadami. No proszę, no. Czy odnośnie tego parkingu, bo ten, który teraz powstaje, to na ile miejsc parkingowych jest przewidziane? Ale panie, panie radny, już nie prowadźmy debaty, bo naprawdę pytają, no i chcieliby wiedzieć po prostu, nie rozstrzygniemy tego. Bardzo, panie, nie jestem inwestorem, tak? Nie wiem, no proszę mi, że... Ja nie jestem zwolennikiem, żeby parkingi były budowane z betonu, tak? Bo można z geokrety parkingi też budować. Panie radny, umówcie się może na jakieś spotkanie i porozmawiajcie w szczegółach. To jest bardzo ważne. Ja wiem, że bardzo ważne. Jeżeli mieszkańcy zadają pytanie, no to chcieliby też usłyszeć, tak? Odpowiedź od pana burmistrza. Odpowiedź inaczej. Pana burmistrza nie było, nie mogłem zadać tego pytania. Szanowny panie radny, powinienem odpowiedzieć krócej i może to zrobię jakby na koniec. Inwestycja jest prowadzona przez Zakład Gospodarki Odpadami. Pytania proszę kierować do Zakładu Gospodarki Odpadami. To chyba najprościej będzie, no bo ja nie jestem inwestorem tej inwestycji, więc wypowiadam się grzecznościowo z wiedzy, którą sam posiadam, a nie z wiedzy technicznej, bo ja jej osobiście nie nadzoruję tak naprawdę tej budowy. Ja byłem w jakiejś tam formule, zależało mi na tym, żeby to powstawało, tak jak wielu mieszkańcom, bo też to było pytanie mieszkańców, cieszyli się, że powstanie fajny parking, jakikolwiek, czyli zagospodarowane miejsce, które obecnie było wykorzystywane dziko w formie właśnie utwardzenia czystości i możliwości korzystania z tego miejsca. Natomiast podpowiadam, bo jest bardzo fajna brama do wjazdu przy kościele, tam jest taki fajny teren, gdzie można było położyć geokratę i mieć co najmniej 15 miejsc parkingowych przy samym kościele. Bardzo ładny teren jest i mógłbym księdzu pokazać, proboszczowi, gdzie mógłby zrobić piękny parking przy kościele, ale jakoś tego nie robi. Natomiast jeszcze pan radny pytał, pan radny Witold Darski, nie tylko w tym temacie, na ten temat się już wypowiedziałem, barierka na Skłodowskiej, z tego, z analiz, które przeprowadziliśmy, ale to drogi wojewódzkie przekażą to samo, bo ja takie pytanie mogę zadać. Dostaniemy informację, że w sytuacji, z której strony jest z jednej strony mur, z drugiej strony zjazd drogi, i nawet ze względów technicznych oczyszczania zimowego tej barierki, te barierki tam nie będą zastosowane. Szybciej, i to myślę, że prosiłbym, wysłał prośbę do dróg wojewódzkich, czy są w stanie zrobić nie barierkę, a może w tym murku rączkę, żeby ktoś idąc mógł się podtrzymać w sytuacji, której schodzi sobie po stromym terenie. To może zapytajmy, czy możemy taką, czy rączkę, jak to się... Poręcz, przepraszam, z głowy mi wyleciało, poręcz. Po prostu, czy jest szansa na taką niewielką poręcz? Myślę, że to wyjaśni i zabezpieczy też osoby starsze, które by schodziły z tego miejsca. To spróbujemy zawnioskować o to, czy będzie szansa na poręcz. Jak mi wpadło przed chwilą do głowy. Ławka, też drogi wojewódzkie. Dlaczego nie montuję na razie tam ławek? Ze względu na to, że jak wszystko dobrze pójdzie, a myślę, że tą informację państwu będę w stanie przekazać już do końca tego roku, będziemy mieli również, daj Boże, do zagospodarowania stare wiaty przystankowe, więc myślę, że nie ławki, a będziemy stosować tam, gdzie będzie możliwe, wiaty, które pozostaną nam po zmianie wiat na te tak zwane zielono-niebieskie. Dziękuję. Proszę bardzo, pani przewodnicząca Katarzyna Pasach, później pan Janusz Pasjak i później pani Ania Wienda. Panie burmistrzu, szanowni państwo, zapytałam wcześniej pana burmistrza o to, kiedy będzie ta obniżka ciepła i zasięgnęłam już języka i mam informację z tak zwanego źródła. Od 1 grudnia tego roku będzie obniżka, więc to jest dobra wiadomość. To jest jakby informacyjnie. Natomiast pytania mam dwa. Ścieżka, która prowadzi za fontanną przy ulicy Nowowiejskiego, to jest pytanie od mam, które poruszają się, które ze swoimi pociechami wychodzą na spacer. Czy jest taka możliwość, żeby ta ścieżka za fontanną, a prowadząca na ulicę wzdłuż mostu, czy można by było krawężnik nieco obniżyć, no ze względu na to, że mamy idą z wózkami, ale też myślę, że osoby niepełnosprawne, to też byłoby bardzo jakby istotne. To jest pytanie pierwsze. I jeszcze schody, które prowadzą na Górę Zamkową do tego takiego lasku, bo tak ludzie często to miejsce nazywają.
tam jest bardzo, bardzo dużo butelek. Czy można by było zwrócić uwagę na to, żeby zadbać o czystość w tym miejscu albo od czasu do czasu zwrócić uwagę, żeby ta część jakby no, nie była po prostu zarzucana butelkami, bo butelek jest całe mnóstwo. Dziękuję. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. Ja tutaj nawiążę, bo jeszcze wcześniej pan Jarosław Puszko zapomniał o pewnych rzeczach, ja też to przypominałem. Ostatnio na ostatniej sesji mówiłem, a nie dostałem odpowiedzi, ale przynajmniej powinienem dostać, że ktoś wystąpi. Chodzi o te przejazdy między od ulicy Nowowiejskiego, skrzyżowania, jak to jest ta ścieżka rowerowa. I są wyjazdy z osiedli, co nie? No właśnie, i do dzisiejszego dnia nie ma. Jest tam bardzo niebezpiecznie, bo przynajmniej czy przejście dla pieszych, jakby było namalowane, czy znak by stał, to przynajmniej dla wyjeżdżających stamtąd by stawało warunek, że musi się przynajmniej ograniczyć prędkość albo się zatrzymać. A jest niby ścieżka, a co 50 metrów trzeba zeskakiwać, bo nie patrzą w ogóle, bo nie tego. Nie ma ani znaku ustąp pierwszeństwa, ani nic, tylko po prostu jest wyjazd. No, wiem, że to pewnie ten kawałeczek akurat tej części to pewnie do Zarządu Dróg Wojewódzkich i należało, no, żeby zwrócić się z prośbą, żeby czy mogliby to oznakować tak, jak powinno być. I jeszcze jedno pytanie mam. Znaczy nie pytanie, tylko w zasadzie prośbę też ponawiam, dlatego że na ulicy Wiejskiej, już mówiłem, jak się jedzie od skrzyżowania, tam jakieś 100 metrów od tego jest taki wysoki pień stoi. On został, drzewo zostało ścięte, bo kiedyś to był wiatrołom. W tej chwili ten pień, no jak ja mówiłem, cały czas jest uzupełniany workami ze śmieciami. I ja myślę, że jedyna rzecz, która można by było zrobić, po prostu ten karcz ściąć do końca, bo on jest po prostu, to było drzewo, które było w środku puste, czy z erozją skorodowane i w tej chwili idą, wykorzystują, nie chce się wyrzucić, czy donieść do śmietnika, tylko po prostu tam to jest wszystko wrzucane i czasami jest taka sterta urazda. A to kwestia, myślę, że pan Krzysztof Jerzyło by tam raz, dwa tą sprawę rozwiązał, tylko wydać polecenie trzeba. Dziękuję. I może jeszcze pani Ania Bienta, proszę. Bardzo dziękuję, właśnie to kolega mi w końcu. No lepiej późno jak wcale. Proszę Państwa, ja chciałabym przenieść uwagę Państwa z działek na ulicę, w pobliżu ulicy Leśnej. Równolegle do niej prowadzi ulica Kwiatowa i swego czasu słyszeliśmy, że trwa prace nad dokumentacją odnośnie przebudowy tej ulicy i podobnych. Tam jest trelinka. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, jak wygląda sytuacja tej ulicy. Tam naprawdę trudno przejechać. Tam są takie góry i doły, takie wybrzuszenia, że niski samochód się po prostu zawiesza. A słyszałam, to jeszcze pani Karolina Hilmanowicz mówiła, że trwają prace dokumentacji nad przebudową pewnych ulic, w tym ulicy Kwiatowej. Moje pytanie jest takie, jak wygląda obecna sytuacja? Tak? Co się dzieje z tym skrawkiem naszego miasta? Proszę panie burmistrzu. Co do pytań pani i pana przewodniczących, myślę, że zanotowano to w Wydziale Techniczno-Komunalnym i w Wydziale Inwestycyjnym. I bardzo proszę, żeby to zostało zanotowane, więc już nie będę się odnosił do tych próśb czy pytań. Co do pytania pani radnej Anny Biniędy, tak, zakończono prace projektowe już jakiś czas temu. Ten zbieg dróg, wielu, kilku dróg, to nie jest tylko jedna droga zielona, kwiatowa, tam jeszcze, nie wiem, to polowa, nie pamiętam jak ona się tam nazywa. No, możliwe. Było złożone do dróg, do finansowania do dróg. I ten wniosek jest na liście rezerwowej. Dostaliśmy na ulicę Ogrodową, dostaliśmy na ulicę Polną. Ten wniosek jest na liście rezerwowej. Nie wiem, co z tej rezerwy dojdzie, czy nie dojdzie do skutku. Natomiast oczekujemy oczywiście na rozstrzygnięcie pozytywne. No chyba, że ten fundusz się już, że tak powiem, wytnie, czego nie wiemy, bo nic teraz nie wiemy, więc nie odpowiem. Jeżeli chodzi o co się dzieje na tamtym terenie, pozyskaliśmy pieniądze, z czego się bardzo cieszę. I to było wspominane chyba na poprzedniej sesji, ja nie uczestniczyłem w niej, za co przepraszam, ale nie mogłem. Na
kładkę, właściwie kładkę na przepust na Suszycy i na ulicę Leśną, czyli też tą trelinkę, która prowadzi tak naprawdę już do tych Kwiatowych i tak dalej. I na to pieniądze mamy, czyli na tej części miasta też coś się wydarzy, z czego się bardzo cieszę, że i na to pozyskaliśmy pieniądze. Żałuję, że na te trzy drogi nie, no ale próbujemy. To nie jest tak, że nie próbujemy. Polna czekała 10 lat, mam nadzieję, że ta ulica trochę szybciej zostanie zrobiona. Dziękuję. Pani radna Ewa Kapusto i później pan radny Tadeusz Azarowicz. Ja mam taką prośbę, otóż mówimy tutaj dużo o basenie, to była akcja letnia, zaraz się nie obejrzymy, będzie znowu kolejna akcja letnia, ale w międzyczasie jest jeszcze akcja zimowa, czyli znowu lodowisko. Ja mam taką prośbę, żeby to zaplanować w jakiś sposób, żeby to lodowisko działało nie tak jak w ubiegłym roku, dopiero po interwencjach i prośbach mieszkańców i radnych lodowisko ruszyło, ale nie tylko działało w okresie, kiedy ferie ma nasze województwo, ale trochę dłużej. Nasze szkoły skorzystają, jak jeszcze będą w szkołach, bowiem ferie w Polsce zaczynają się 15 stycznia w tym roku, a kończą się 25 lutego. Nasze dzieci, nie czarujmy się, wnuki, są poza Bartoszycami. Oni przyjeżdżają w różnym okresie do Bartoszyc i ten okres feryjny u nich jest zupełnie inny. I no, taką zimą, jak nie ma ferii u nas, a przyjeżdża dziecko z innego rejonu, to naprawdę nie ma co robić z nim zimą. Także taką mam ogromną prośbę do, już nie chcę dobijać pana dyrektora Bosiru, ale to tak właśnie w jego kierunku, żeby tak zaplanować działanie lodowiska, żeby ono było dłużej i z tego skorzystają nasze szkoły również. Dziękuję bardzo. Pan radny Azarowicz, proszę. Panie burmistrzu, chciałem zapytać, dotyczy właśnie schodów, które prowadzą na ulicę, na tą kładkę, która idzie na Drzewną ulicę. Miały być te schody już przebudowane, jak ja pamiętam, chyba z 2 lata temu. I jakoś na razie nic się nie dzieje, a mieszkańcy po prostu psioczą, że źle się schodzi. Następnie jeszcze chciałem dodać, bo przy ulicy Nowowiejskiego, tam jak jest ulica Zamkowa, po prawej stronie na ulicy Zamkowej, tam jest kawałek skwer taki, którym można od ulicy bezpośrednio zrobić parking. Także niedużym nakładem i można miejsca parkingowe w tym rejonie zwiększyć. Dziękuję. Proszę panie burmistrzu. Powtarzam, nie będę dla osiedli spółdzielni mieszkaniowej budował parkingów. Od tego zacznijmy, bo to jest czysto dla tego zmian, bo dla wspólnot mieszkaniowych, które posiadają blokowiska, mają tereny zielone, jeżeli chcą sobie je likwidować, niech sobie budują parkingi, a nie będą likwidować mi zieleni w przestrzeni miejskiej ogólnodostępnej. Jeżeli ktoś chce postawić samochód, niech sobie likwiduje zieleń pod blokiem. Nie bronię nikomu, a nie wymusza się w jakiś sposób przez państwa, bo do państwa przychodzą tacy ludzie, aby zrobić na ulicy Zamkowej, aby zrobić gdzie indziej, przestrzeni ogólnodostępnej, gdzie tak naprawdę większość osób spaceruje. Zrobimy parkingi, zaraz będę krzyczał, że nie ma gdzie wyjść z psem. Będą krzyki. Więc drodzy państwo, powtarzam, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe posiadają tereny. Jeżeli takich nie posiadają przy blokach, z naszej strony, od strony państwa, również radnych, zgodziliśmy się swego czasu na możliwość wykupienia terenów na poprawienie zagospodarowania swojego terenu przy blokach, na tworzenie miejsc parkingowych, zieleni, infrastruktury, małej architektury i tak dalej. I proszę bardzo, aby ci, co posiadają tego typu wspólnoty, występowali do nas. My chętnie sprzedajemy za procent ceny wartości gruntu, grunty, które można sobie wykorzystywać również na cele parkingowe. Przykład na ulicy Wyszyńskiego, w innych miejscach posiadają też część swoich gruntów i też część zagospodarowane na cele parkingowe. I to jest logiczne, tak? Jeżeli decydujemy się, że chcemy mieć parking, no to mamy parking. Jak chcemy mieć zieleń pod blokiem, no to przepraszam, no to samochodów nie kupujemy, albo szukamy garaży, albo próbujemy budować garaże. Garaże też nie są zabronione do budowania. Oczywiście muszą spełnić techniczne warunki odległości od budynków mieszkalnych. Jeżeli chodzi o ulicę Drzewną, nie mówiłem o przebudowie, tylko mówiłem o remoncie. Remont cząstkowy został dokonany, dziury w schodach poprawione, dziury w zjazdach poprawione. Chodzę tam bardzo często, bo chodzę.
A jeżeli chcielibyśmy przerobić te schody, to wracamy do tematów przeciwspadków i spadków i w sytuacji tej prawdopodobnie musiałbym już zrobić remont. Inaczej, jeżeli chciałbym je przebudować, musiałbym według obecnych norm to robić. Więc proszę mi powiedzieć, jaka długość tych schodów musiałaby być, żeby było to zgodne z prawem. To wielokrotnie na ten temat rozmawiamy, tak? Przy zjazdach dla niepełnosprawnych, przy tego typu. Normy są tak straszne, że dojście do kładki z ulicy Partyzantów byłoby, tak z 3 minuty trzeba było chodzić po serpentynkach, żeby zejść. I wtedy byłoby dopiero powiedzenie, co pan, panie burmistrzu, uczynił. No nie dlatego, że mam złą wolę i nie chciałbym, żeby te schody były inne, ale gdybym chciał je na nowo robić, musiałbym już wobec obecnych norm, to jest według starych norm, więc mam prawo traktować to jako historyczną rzecz i ja tę historyczną rzecz tylko poprawiam. Czyli jeżeli jest wyszczerbienie, staramy się to poprawiać. Tu nie jest jakaś zła wola ani moja, ani ZUK-u, który miał okazję to poprawiać. Po prostu tak się dzieje. Dziękuję. Panie burmistrzu, ad vocem. Mamy przykład wschód w kierunku Targowicy, dawnej rzeźni. Tam jest pokazane piękne zejście na tą ulicę Wybrzeża. Zastosować takie same metodę robienia schodów z działek jak tu. I sprawa rozwiązana. Dobrze. Czy ktoś jest? Jeszcze pani Elżbieta Zawodzka, proszę. Panie burmistrzu, ja na poprzedniej sesji ustami pana Marka zadałam 3 pytania. Miałam dostać odpowiedź, nie dostałam żadnej, a więc ponowię te pytania. Pierwsze pytanie moje dotyczy prośby mieszkańców przy skwerku słynnym za cerkwią o to, żeby wspomóc ich workami na śmieci, ponieważ oni mają swoje kosze, ale te kosze sami opróżniają. No i kupują sami worki i bardzo prosili, jeżeli jest taka możliwość, żeby po prostu wspomóc ich w te worki na śmieci. No panie burmistrzu, jeżeli im nie pomożemy, to oni tak zlikwidują ten skwerek, zlikwidują kosze, a tak naprawdę każdy schodzi i to wiele ludzi schodzi z ulicy z Poniatowskiego do nich do kosza, żeby wrzucić śmieci. Dzięki temu my mamy troszeczkę więcej porządku na tej ulicy. To może warto było się zastanowić, w jaki sposób możemy ich wspomóc. Ale kosze Druga są rzecz... opróżniane w mieście i nie wszystkie kosze posiadają worki. Są opróżniane na bieżąco. Ale... Jeżeli tam nie są opróżniane, to proszę zgłosić do ZUK-u. Kosze, to są ich kosze wspólnotowe. To co ja mam do tego? No ale oni zbierają... My nie mamy na... Panie burmistrzu, na ulicy Poniatowskiego nie ma koszy. Od tego wyjdźmy. To zaczniemy od zera, dobra. To teraz podyskutujemy na temat działek. Szanowna pani radna, mieszka pani na działkach, ma pani ulicę publiczną, pojawiają się śmiecie, ja mam ulicę Wojewódzką obok siebie, zbieram śmieci, proszę miasto, by mi dało worki, żebym zbierał śmieci z ulicy Wojewódzkiej. No proszę pani, o czym mówimy, o prywatnych inicjatywach związanych z koszami i tak dalej, czy własnymi terenami. Ja powiem wprost, to są tereny miejskie, które otrzymano ze względu na to, że będą dbać, sprzątać, korzystać. Nie chcą, ja tam posieję trawę, ja nie widzę problemu. Pani dokładnie o tym wie. To nie jest tak, to była chęć inicjatywy własnej, aby mieć pod własnym budynkiem na terenie miasta ładny ogródeczek, pięknie zielono-kolorowo. Ja nie broniłem tego, więc proszę nie dociążać mi, to nie chodzi już nawet o zasadę worków, bo szczerze, w taki sposób mówiąc, to z inicjatywy pani, czy z mojej, ale to do mnie się o to nie zgłoszono. Gdyby się do mnie bezpośrednio ta pani zgłosiła, to sam jej kupił te worki, a nie robił takiej pierdoły na sesji. Przepraszam, bo to zaczyna być nie w tą stronę idące. Czym my się zajmujemy? No jeżeli ktoś posiada kosz, który ma prywatny, czy wspólnota, to ja do każdej wspólnoty mam, ponieważ ktoś śmieci. Czy śmieci to burmistrz, czy śmieci to, nie wiem, urzędnik, czy śmiecą to mieszkańcy? Śmiecą wszędzie. Tak jak było przed chwilą mówione, przepraszam, nie odpowiedziałem też na ten temat, na schodach przy wzgórzu zamkowym. Śmiecą, czy są tam butelki? Też przechodzę, są. Następnego dnia, czy po 2 dniach widzę, że nie ma. Czyli jest to sprzątane, to nie są tereny niesprzątane. Wszędzie ktoś zbiera śmieci. Daj Boże za siebie, jeżeli nabrudzi, daj Boże za kogoś, jak nabrudzi. Są akcje. Mamy ludzi, którzy śmiecą w mieście cały czas. Mamy mamy nasze zakłady, które sprzątają na ile potrafią i w taki sposób, na ile posiadamy ludzi i ile dajemy pieniędzy z budżetu miasta na to sprzątanie. No i to jest wszystko. Jeżeli chodzi o woreczki, naprawdę zaczynamy się rozdrabniać i mówić o rzeczach, ja nie wiem,
naprawdę zastanawiam się czasami, od czego jest ta sesja, bo jeżeli państwo mają tego typu pytania, to powinno być pytanie nie na sesji wybrzmiałe, bo jedna pani się będzie cieszyć, tylko spokojnie wrzucić ten temat do Wydziału Techniczno-Komunalnego. Jeżeli jest to do załatwienia, to jest do załatwienia. Jeżeli jest to sprawa prywatnych terenów albo terenów wydzierżawionych lub wykorzystywanych do celów prywatnych naszych, za które nie pobieramy opłat, choć powinniśmy, a nie chcemy, bo fajnie, że ktoś to robi ładnie, no to już jest sprawa inna. No jeżeli ktoś zdecydował się robić sobie ogródek na terenie miasta i dostał takie przyzwolenie, no to niech sobie dba i niech sobie sprząta, no jest naturalne, tak? No ja nie wiem, o co chodzi. Panie burmistrzu, to jest jeden z najładniejszych skwerków w mieście i takie mówienie, że niech sobie zlikwidują, my posiejemy trawkę, to myślę, że to jest naprawdę nie fair. Nie słyszała pani całej wypowiedzi? Czemu wyciąga pani jedno zdanie? Słyszałam. No to dziękuję. Wypowiedź. Ale ja nie widzę, czemu pan się tu piekli? Na ulicy Poniatowskiego nie ma koszy. Te dwa kosze, które postawili, to są na naszym terenie, na terenie miejskim. Ludzie schodzą na teren miejski, wyrzucając śmieci, ponieważ te kosze są bardzo często pełne, a więc ludzie, którzy tam mieszkają, te kosze opróżniają i proszą tylko o pomoc. Ja nie wiem, czemu pan się tutaj tak piekli w stosunku do mnie? Z prostego względu. Zaczyna to być irracjonalne, to co się wydarzy na sesjach. Pytania o woreczek, pytania o kubkę, bo to tak wygląda. Zaczynamy się rozdrabniać na rzeczy, które można załatwiać nie na sesjach. Dlatego się piekle. Nie piekle się na tych ludzi, piekle się na głupotę wypowiedzi związaną z małostkowością pewnych działań. Po prostu absurdalną małostkowością. Pani mi o koszu na śmieci mówi, o worku. Powie mi pani, jaką to ma rangę w stosunku do miasta, mieszkańców, do działań państwa tak naprawdę. Jaki to ma sens przy państwa działaniach, kiedy podejmujecie ważne uchwały, które w jakiś sposób zmieniają to miasto? Ja rozumiem, że każdy stara się tutaj wykazywać, jakim jest pięknym, wspaniałym społecznikiem i okej, cieszę się bardzo. Natomiast naprawdę tego typu rzeczy powtarzać na drugiej sesji, gdzie można było to zrobić spokojnie w wydziale, a jeżeli nie w wydziale, to zapytać, czy ktoś jest w stanie takie sprawy pozałatwiać. Ale powtórzę jeszcze raz. Tereny, które ktoś chce wykorzystywać prywatnie, wykorzystuje prywatnie. Tego nie zabroniłem, i o czym już przed chwilą mówiłem. Jeżeli chodzi o jakieś woreczki, to mówię, no to zaczynamy nie w tą stronę iść. Ja pozwolę sobie, ja komentując pani wypowiedź, powiem wprost, ja przestanę odpowiadać niedługo na tego typu pytania, bo one są dla mnie bezsensowne. Mówię o sesji. Jeszcze mam jedno pytanie, panie burmistrzu. Chodzi o fotopułapki, które są montowane. Jest prośba od mieszkańców ulicy Poniatowskiego, żeby od czasu do czasu montować te fotopułapki przy przystankach, ponieważ tam nocami siedzą osoby, które naprawdę nie dają spać. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz odnośnie tego napisu Bartoszyce, który mamy. Tam są nasadzenia porobione, ale bardzo proszę zwrócić uwagę, bo tam już ta blacha wyszła tak w górę, że nie fajnie to wygląda. Także jeżeli mamy coś fajnie było zrobione, a w tej chwili naprawdę wygląda to nie tak, jak trzeba. I prośba jest w dalszym ciągu od mieszkańców właśnie z tego skwerku o monitoring ewentualnie od czasu do czasu fotopułapkę. Bo ja uważam, że naprawdę ten skwerek jest jeden z wybitnych, który mamy w mieście. Ludzie naprawdę o to bardzo dbają i naszym, myślę, że obowiązkiem jest im pomóc. A ja się z panem nie zgodzę, bo wszystkie sprawy, które dotyczą naszych mieszkańców, są ważne. To są sprawy różne, a więc sprawy, które dotyczą mieszkańców. Jeżeli proszą mieszkańcy nas radnych o podjęcie tego tematu na sesji, to naszym obowiązkiem jest to zrobić. I czy mi się to podoba, panie burmistrzu, czy nie, ja jestem tutaj przedstawicielem mieszkańców. Także jeżeli proszą o to, że pani Elu, proszę to powiedzieć na sesji, to taki jest mój obowiązek. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Moim obowiązkiem jest ważyć coś, co jest wykonawcze, jeżeli chodzi o rolę burmistrza, o czym dokładnie wszyscy państwo wiedzą i co jest w moim zakresie, a coś, co jest tak zwanym techniczną rzeczą na poziomie malowania kredą po chodniku, bo tak to można czasami traktować. To bardzo bym prosił też przez powagę państwa jako radnych i powagę urzędu burmistrza, aby jednak zachować pewne proporcje w pytaniach i wnioskach, które są składane na sesji. Wielokrotnie już na ten temat rozmawialiśmy, wielokrotnie
wielokrotnie przedłużamy sesję dla rzeczy, które są mało istotne. Jeżeli są Państwo w stanie zrobić, spakietować i wysłać na piśmie, o co wielokrotnie też prosiłem, byłoby o wiele łatwiej i te sprawy byłyby załatwione bez mówienia tego na sesji, bo uważam, że nie jest to najważniejsze, aby pan Zdzisław, żeby nie było, że mówię o kimś Zdzisławie, którego znam, pan Zdzisław, pan Antek, pani Zenobia, musi to usłyszeć na sesji, że pani to, czy pan radny powiedział, bo uważam, że to jest tak zwane mówienie dla mówienia, a nie dla załatwienia sprawy. Fajnie jest, jeżeli pani otrzyma taką, czy radny, czy ja też otrzymuję, też nie informuję o każdej rzeczy, bo powinien zrobić w tym momencie sprawozdanie swoje, że przyszedł do mnie na dyżur taki i taki mieszkaniec, poprosił mnie o to i o to. Drodzy Państwo, wykonałem to w takim i w takim zakresie, bo zaczynamy się rozdrabniać, robimy coś, co nie ma najmniejszego sensu. Rozumiem, kiedy są to sprawy, ja nie czepiam się parkingu, bo to jest jak najbardziej sensowne, to są sprawy infrastrukturalne, ale w sytuacjach bardzo drobnych, wręcz prozaicznych, uważam, że ja ze swojej strony, jako osoba, która uczestniczy oczywiście w sesjach Rady Miasta, a nie jako członek Rady Miasta, sprawy różne są sprawami różnymi, w których tak naprawdę nie dyskutujecie też do końca ze sobą, a sesja jest jakby do dyskusji przede wszystkim do radnych, a stało się tak zwane forum, zadam pytanie albo zadam pytanie dla burmistrza, zadam pytanie i przede wszystkim będę oczekiwać na odpowiedzi od burmistrza, gdzie sprawy różne i tutaj mimo, że nie muszę się zgadzać z panem Tadeuszem Azarewiczem, był jak najbardziej przez pana Tadeusza Azarewicza wykorzystane fajnie, bo chciał poruszyć temat dotyczący miasta, ale w gronie radnych, czyli zawnioskował albo próbował zawnioskować o coś związane z kontrolą. I to jest jak najbardziej dla mnie oczywiste i fajne. I powiem tak, a sprawy, o których Państwo czasami idziecie, nie mówię o wszystkich Państwu radnych, żeby nie generalizuję, bo wielu z Państwa właśnie się nie wypowiada, a dostaje informację pisemną, prośby takie są rozwiązywane na bieżąco. Jeżeli one nie zostały rozwiązane, a jeżeli jest to nierozwiązane po takim piśmie, to ja rozumiem i wtedy Państwo powinni to nagłaśniać, ewentualnie piętnować albo pytać, dlaczego one nie są rozwiązywane. Dziękuję. Proszę. No jeszcze, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? O właśnie to niniejszym czynie. Niniejszym to czynie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 74. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność.